pewnie nie wszyscy ze mną wytrzymacie przez 1,5 godziny, ja ze sobą będę musiał wytrzymać przez 1,5 godziny. Mamy dużo do zrobienia, a czasu mało. W związku z tym, nie przedłużając, zacznijmy. No. Mówiłem, że przyniosę jakiś inny instrument, ale w sumie zapomniałem synom ukraść coś innego, więc intro, live, no to intro na live'ie. Przełączmy się i... Gotowi? Będzie nowa nuta, bo klasa druga, więc będzie bardziej rockowo, czy coś. Zaleciało bluesem? Nie wiem, nie znam się. Dobra, część piąta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Część piąta przed Wami, a rozkład jazdy jest następujący. Udostępniajcie tego live'a, potem on będzie oczywiście na YouTubie. Pamiętajcie, żeby subskrybować YouTube'a. Mam szansę być pierwszym w Polsce nauczycielem, który będzie miał srebrny guzik. Pomożecie? A co? Czy tylko Rezi może mieć? Czy tam inni? Tak, rozkład jazdy na dziś, słuchajcie, już część piąta. Planuję mniej więcej na 8 odcinków, jakby ktoś wiedział, w 8 odcinkach planuję zmieścić się z całym materiałem z chemii. Słuchajcie, więc udostępniajcie, mówcie, żeby wpadali teraz na z gorszego sortu. No Grzegorz, uczę się, jeszcze mam kilka odcinków, to potrenuję. Słuchajcie, rozkład jazdy. 7 głównych kwasów będzie dzisiaj. Znacie je wszyscy albo poznacie. Przypomnę Wam kilka takich i powiem Wam o kilku hakach, jak się nie uczyć ich na pamięć, a wiedzieć o nich dużo. Kwaśne opady. Poznacie, znaczy będzie dysocjacja nowa kwasów. Wpisz Marek na YouTubie po prostu Pan Belfer i Ci wyskoczy mój kanał. Dysocjacja nowa kwasów, kwaśne opady, poznajemy 7 wodorotlenków. To też nie są wszystkie, ale takie najważniejsze. Potem będzie, co to są zasady, dysocjacja nowa zasad, odczyn roztworów, pH i na końcu będzie kilka zadań na podstawie egzaminów gimnazjalnych, które były wcześniej. Ważna rzecz jest taka, uwaga, właściwości i zastosowanie omawianych substancji musisz opracować sam. Słuchajcie, nie ma czasu na to, żeby ja Wam tłumaczył co do czego. Powiem Wam kilka najważniejszych rzeczy. Być może też przeprowadzimy sobie, no jestem przygotowany, więc mam nadzieję, że zrobimy doświadczenia chemiczne, które pewne ważne informacje Wam tutaj przekażą. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Z chemią nigdy nie wiadomo, jest kapryśna, więc zobaczymy. A Wy musicie pamiętać, że jeżeli będziecie się przygotowywali, to nigdy to akurat ten materiał nie jest taką podstawą 100%, bo tutaj nie ma tej części teoretycznej związanej z właściwościami i zastosowaniem. Pewnie trochę o tym powiem, ale nie będzie jej widać wizualnie, bo po prostu byłoby to wtedy za wielkie. To co? Jedziemy z kwasami. Poznajemy 7 kwasów. Moi drodzy, najpierw co to w ogóle jest kwas? Kwas musi składać się z dwóch rzeczy. Musi mieć sobie wodór. Na początku będzie zawsze wodór i potem coś, co my nazywamy resztą kwasową. To jest ważne, żebyście zapamiętali, że jest coś takiego, co nazywa się resztą kwasową i to będą różne końcówki. Tam może być Cl, tam może być SO4, ale to wszystko to jest reszta kwasowa. No i z przodu oczywiście wodór. Będę sobie popijał, więc wiecie, że jakby mi zasło w gardle i przeziębienie też robi swoje. Wy też możecie, to nie jest lekcja. Zresztą u mnie na lekcji można pić. A co? Literka M oznacza wartościowość reszty kwasowej, tak zwaną ilość łapek. Było o tym w poprzednim live, nie, w 3. odcinku, co to jest wartościowość, więc pamiętajcie, że wartościowość, cześć Maja, wartościowość to jest ilość łapek, jakimi coś się może połączyć, tak? Tutaj mamy wartościowość reszty kwasowej, wodór jest jednowartościowy, napiszę sobie dla porządku, że jest jednowartościowy. Nie, żeby nie było, no więc za resztą kwasową tutaj nie ma co pisać, no bo jedynki nie będziemy spisywali, a reszta kwasowa może mieć różne wartościowości, o czym się dowiecie za chwilę. No i tą wartościowość czasami się spisuje tutaj, dlatego jest stąd spisana na krzyż tutaj. Teraz podział kwasów ze względu najpierw na budowę, to jest taki najważniejszy podział. Mamy kwasy, w których jest tlen, tutaj zobaczcie jest tlen, cześć Kuba, mamy takie cząsteczki tlenu, tutaj jest tak trochę dla żartu zrobiona maska tlenowa, czyli zobaczcie, że cześć Krzysiu, zobaczcie, że tutaj mamy dwa kwasy, które nie posiadają w swoich cząsteczkach tlenu, dlatego są w części beztlenowych, a po tej stronie mamy kwasy, które będą miały budowę tlenową, czyli będą zawierały w sobie atomy tlenu, więc to są kwasy tlenowe takie jak siarkowy 6, siarkowy 4, azotowy 5, węglowy, fosforowy 5. Jak zobaczycie mamy 5 tlenowych, tak. Najlepszy streamerzy wśród nauczycieli i najlepszy nauczycielów wśród streamerów, jak się witacie ze mną, nie? Dobra. Mogę dzisiaj trochę brednie mówić, bo jest piątek wieczorem i cały tydzień pracowaliśmy i ja, i wy, więc mogę być zmęczony, więc weźcie sobie na to jakieś tam poprawki. a beztlenowe to kwas chlorowodorowy, inaczej solny i siarkowodorowy. No, sporo was dzisiaj na live'ie. Widzę, że w piątkowy wieczór wybieracie sobie Pana Belfra, a nie jakieś super hity na TVN-ie. Co to dzisiaj leci? Gwiezdne Wojny, kolejna część. Kurczę, ja nie oglądam Gwiezdnych Wojen? Będzie trzeba sobie obejrzeć z innego źródła. Jedźmy z tematem. Tak? Czy są Gwiezdne Wojny? Troja. Dobra, Troja była nudna. Ile można patrzeć na tego Brada Pitta? Dobra. Ja specjalnie zostawiłem tutaj puste miejsca, bo zobaczcie, teraz będzie kwas chlorowodorowy. Po jednym slajdzie na jeden kwas. Tak sobie mniej więcej ustaliłem. Pierwszy kwas, tak dokładnie, ile atomów wodoru, Wiktoria. Mówimy poprawnie, czyli ile atomów wodoru w kwasie. Zobaczcie, zacznijmy od początku, ja wam to wszystko wytłumaczę, dobra? Kwas chlorowodorowy, inaczej solny. Zobaczcie, że nawet zaznaczyłem, że on jest kwasem beztlenowym. Tak, tutaj elegancko macie to zaznaczone, że tlen przekreślony, żebyście sobie zapamiętali. I teraz zaczniemy sobie od początku. Wzór sumaryczny. To jest wzór, który powinniście znać. Okay? Umówmy się, że powinniście umieć napisać wzory sumaryczne tych wszystkich kwasów. I to jest jedyne, co powinniście znać. Ja wam potem podpowiem, w jaki sposób je sprawdzać sobie, czy zrobiliście je dobrze. Więc tak, wzór sumaryczny tego kwasu jest taki. Zawsze będzie się zaczynał każdy kwas wodorem, więc możecie sobie napisać H. No i oczywiście, ponieważ to jest kwas chlorowodorowy, no to jak sama nazwa wskazuje, poza wodorem ma jeszcze chlor. I uwaga, ponieważ tutaj faktycznie nie ma żadnej cyfry, zobaczcie, to znaczy, że jest jeden atom wodoru, to znaczy, że reszta kwasowa jest jednowartościowa. Bo tak naprawdę, tak Klaudiusz, można na YouTubie. Tam są pierwsze 3 odcinki, 4 wrzucę i dzisiaj 5. Czyli reszta kwasowa jest jednowartościowa w tym kwasie, ponieważ tu nie ma żadnej cyferki, nie? Czyli możecie sobie tak w ten sposób dedykować. No bo skoro to spisuje na krzyż i tu nie ma żadnej cyfry, to wiadomo, że to jest jednowartościowe. Mamy wzór sumaryczny. Wzór strukturalny jest prościutki. Wodór ma jedno wiązanie i chlor również ma jedno wiązanie, czyli mamy HCl. Tutaj specjalnie tam jeszcze wstawiłem model cząsteczki, żebyście widzieli, jak te atomy ze sobą się łączą, bo pamiętajcie, że w rzeczywistości w żadnej cząsteczce nie widać wiązań chemicznych. To nie ma między nimi żadnych, spoko Klaudiusz, nie ma między nimi żadnych mostków, łapek, czegokolwiek innego. One się przenikają, te atomy po prostu. Czyli to jest bliskie prawdy, jeżeli chodzi o model cząsteczki tego kwasu. Reakcja otrzymywania. No i właśnie tego bym chciał was nauczyć, żebyście jak najmniej uczyli się na pamięć, a jak najwięcej rozumieli. W przypadku kwasów beztlenowych są 2 etapy i one są nieodłączne. W pierwszym etapie musicie zrobić gaz. To nazwijmy sobie, że to jest pierwszy etap. Żeby zrobić gazowy chlorowodór, potrzebujecie tak, gazowy wodór H2. Uczyłem was, dlaczego to jest dwójka. To było związane z wiązaniami, z oktetami, dubletami. Akurat w przypadku wodorów to były dublety i dlatego on występuje w przyrodzie w cząsteczce dwuatomowej, tak? Czyli H2. A do tego dodajemy, żeby powstał chlorowodór, dodajemy również cząsteczkę chloru, który również w przyrodzie występuje jako cząsteczka dwuatomowa. Nie można pisać po prostu Cl, bo nie ma takiej cząsteczki. Tu akurat jest dlatego, że w chlorze, w cząsteczce chloru jest związanie kowalencyjne niespolaryzowane, on dąży do oktetu i po prostu połączy się z drugim atomem chloru, żeby obniżyć swoją energię. To było w drugiej części, w drugim odcinku. No to wtedy powstaje, uwaga, co? HCl, chlorowodór, ale uwaga, zaznaczamy sobie literkę G jak gaz i ponieważ tu są 2 atomy wodoru i tu są 2 atomy chloru, no to wiadomo, że muszą powstać 2 cząsteczki HCl, ok? I teraz to jest gazowy, to jest gaz, to nie jest jeszcze, moi drodzy, kwas. Żeby z tego zrobić kwas, to musimy ten nasz gazowy chlorowodór, bierzemy sobie tą cząsteczkę, zaznaczamy, że jest gazem, ok? I uwaga, mieszamy z wodą. Tak? Mieszanie z wodą to znaczy, że na strzałce piszemy wodę, czyli tak jakbyście pompowali dwutlenek węgla do wody. Pompujecie ten gaz tam i mieszamy i w ten sposób on się rozpuszcza w wodzie i otrzymujemy dopiero ciecz. I to możemy nazwać kwasem solnym. Niektórzy też oznaczają tutaj AQ jako roztwór wodny, aqua i to też jest dobrze. Stężony kwas solny jest nazywany kwasem dymiącym. Tu wam specjalnie pokazałem zdjęcie, jak otwierać taką butelkę z kwasem, gdzie ten gaz jest ponad, a dzięki Kinga, gdzie ten gazowy chlorowodór, on ucieka z nad tej wody, więc on tutaj w tej butelce będzie się zbierał. I w momencie, w którym otwieram sobie tą butelkę, ona jest jeszcze takim specjalnym korkiem zamykana, to widać taki dym wylatujący. Ten dym to nic innego jak właśnie takie cząsteczki tego chlorowodoru, które chcą uciec i wtedy mówimy, że właśnie ten stężony kwas chlorowodorowy jest kwasem dymiącym. Co to znaczy stężony? To znaczy, że jego maksymalne stężenie to jest 38%. Akurat w przypadku kwasu chlorowodorowego to jest taka ciekawa cyfra, nie da się osiągnąć innego stężenia. Gracjan, a co masz na myśli, jeżeli chodzi o inne inny rodzaj lekcji. Mamy dużo materiału do przegadania, więc ja staram się go poprowadzić ciekawie, ale jednak nadal będzie teoretyczny. No i teraz uwaga, 38%. Jedna ważna rzecz, którą powinniście zapamiętać sobie, że kwas solny znajduje się również w naszych żołądkach, jest jednym ze składników soku żołądkowego, odpowiedzialnym za takie zjawisko jak zgaga, gdzie żołądek jest odporny na działanie tego kwasu, przełyk już nie. Jeżeli coś zjecie niezdrowego, no to to się wszystko unosi, no i was gdzieś tam szczypie w przełyku, więc on ma zadanie dezynfekować bakterie, tak zabijać bakterie, które połykacie razem z jedzeniem. I zapamiętajcie sobie, że kwas solny jest w żołądku. Ciekawa, ważna rzecz, kwas chlorowodorowy i kwas solny to to samo. Często o tym też zapominacie. Kwas solny jest tak zwaną nazwą zwyczajową. Wzięła się stąd ta nazwa, że po raz pierwszy ten kwas wykryto, jak jeszcze nie znali się dobrze ludzie na chemii w tamtych czasach, polewając bryłkę soli kuchennej innym kwasem. I on się wydzielił, ten kwas. W związku z tym stamtąd wzięła się nazwa z tamtych czasów, że ten kwas zawarty jest w soli. A to jest nieprawda, bo w soli jest tylko fragment. W soli kuchennej jest tylko fragment, czyli Cl. Tam potem zachodzi reakcja wymiany. Ale o tym będę Wam opowiadał przy okazji soli. Czyli kwas chlorowodorowy inaczej nazywany jest kwasem solnym. Ale Was sporo. Coś mi się kliknęło. Ale dobra, jest kwas siarkowodorowy, to niech będzie kwas siarkowodorowy. Tak. Przechodzimy sobie do drugiego, beztlenowego kwasu. Kwasu siarkowodorowego. OK? No to zaczynamy od napisania jego wzoru sumarycznego. H2S. To jest coś, co powinniście znać. Umówmy się w ten sposób, dobra? Siarka jest dwuwartościowa. Skąd to wiem? Ta reszta kwasowa tutaj jest dwuwartościowa, no bo tutaj jest dwójka. To jest nasze R, OK? Możemy sobie to zapisać. Jeszcze się cofnę do tego poprzedniego, też zapiszę przy HCl-u, też żebyście wiedzieli, że to jest nasze R, czyli to jest nasza reszta kwasowa. Okay? Ona się przyda potem przy okazji soli, więc nie zapominajcie o tych resztach kwasowych. Czyli mamy S, to jest nasza reszta kwasowa, jest dwuwartościowa. Wzór strukturalny, na razie łatwizna, dwa wodory, dwie sztuki, siarka jest dwuwartościowa, czyli trzyma sobie to w ten sposób. Proste, prawda? Tak wygląda model siarkowodoru, też te atomy się ze sobą przenikają. No pewnie, Agnieszka, uczcie. Może to jest dobry moment, żebyś ogarnęła trochę coś z tej chemii. Słuchajcie, reakcja otrzymywania. Znowu, to jest kwas beztlenowy, więc powstanie w dwóch etapach. Etap pierwszy. Biorę sobie gazowy wodór H2 i do tego, w tym gazowym wodorze spalam siarkę. I otrzymuję H2S, gaz, znowu. I teraz w etapie drugim robię coś takiego, że ten nasz gazowy siarkowodór nie, to jeszcze nie ten, Wiktoria. H2S, powstaje wtedy ciecz i pamiętajcie, że mieszamy z wodą i to oznaczamy w ten sposób, że na strzałce piszemy wodę. Okay? Czyli z gazu otrzymuję znowu kwas poprzez wymieszanie, czyli zobaczcie dwa etapy. W pierwszym etapie otrzymuję gazowy siarkowodór, dwa wodory, jedna siarka, więc się wszystko elegancko zgadza. A w drugim etapie ten gazowy siarkowodór mieszam z wodą, znowu jak dwutlenek węgla na przykład w wodzie gazowanej i on się rozpuszcza w tej wodzie i otrzymujemy ciekły siarkowodór. I charakterystyczna cecha, o której warto zapamiętać, dlatego pewnie Wiktoria Cię zmylił ten obrazek, chodzi o to, że ten siarkowodór ma zapach zgniłych jaj. I zobaczymy teraz, jak jestem przygotowany do tych eksperymentów, bo to jest jeden z eksperymentów, który chciałbym Wam pokazać. Nie poczujecie tego zapachu, niestety ja go będę czuł. Taki mój los. Ale ja wykorzystam trochę inną metodę niż tą, którą tutaj zapisałem. Za chwilę mam wszystkim obowiązek. Sprawdzimy, czy to się wszystko uda, dobra? Przyniosę te wszystkie rekwizyty, które są mi potrzebne. Trochę pomanipuluję kamerą. Powtórek będą jeszcze 3. Staram się w 8 odcinkach. No jasne, że przyda się do kwietniowego egzaminu, Klaudia. To po to jest. Dzień dobry, Konrad. Dobra, co potrzebuję? Słuchajcie. Zmienię kamerę. Ja tutaj będę rozstawiał sprzęt, więc trochę to potrwa. Będę teraz zdublowany, ale to spokojnie. Cicho, zapinam się elegancko. Jestem tutaj. OK, więc tak, uwaga. Ale kitel. Potrzebujemy do doświadczeń, uwaga, żelazo. Nie wiem, czy kamera złapie ostrość, ale widać, że ten napis jest gdzieś tam widoczny. Żelazo. OK, opiłki żelaza. Siarkę. Dobra, no i oczywiście będziemy potrzebowali palnik. Pierwsza rzecz, jaką potrzebuję, jeszcze będziemy potrzebowali coś do tej reakcji. Będziemy potrzebowali poprzedni kwas, o którym mówiłem, czyli kwas solny HCl. Kwas solny HCl. Ja mam przygotowany już taki roztwór, z którego dzisiaj będę korzystał. Roztwór o stężeniu 10%. OK. O, tak żebyście widzieli, no to jest rozpuszczone po prostu. Nie będziecie nic więcej, nie zobaczycie, tylko o, czekajcie, odwrotnie. Widzicie? HCl 10%, dziesiątka jeszcze gdzieś tam mi uciekło. To brawo, Wiktoria. To zaczynamy. Siarka wygląda w ten sposób. Żółte takie kryształki. Żelazo. Mam taki proszek w środku, taki szary, widzicie, jak się przysypuje. No wtedy najlepiej reaguje, bo im coś jest bardziej rozdrobnione, tym lepiej reaguje. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie opali, jak to wezmę. Ja podpalę teraz palnik. Mam nadzieję, że jest gaz w środku i moja koleżanka od fizyki nie wykorzystała całego. Sprawdzimy to. Czekajcie. Coś syczy. Ua. Nie tak mocno, nie tak mocno. Uwaga. O. O. Dobra. Kto ma kiełbaski? Ogień się już pali. Wyreguluję trochę palnik. Dobra. Jakby co, to zobaczcie, już widzieliście jedną reakcję spalania, to jest reakcja chemiczna. Było w pierwszym live'ie. Teraz macie drugą reakcję, a teraz skupimy się na tym, co... Spoko, garniemy. Nabieram sobie trochę tego sproszkowanego żelaza. Mam nadzieję, że mi się włosy nie podpalą, nic takiego. Zazwyczaj robię to na stojąco. Tutaj warunki są trochę inne. Ale czego się nie robi dla młodzieży? Ok, i tak wygląda moja mieszanina, którą mam na łyżce do spalań. Ok, taka niejednorodna. Nie wiem, czy... O, złapał przez chwilę, kamera złapała ostrość, ale tylko chwilę. No i teraz zaczynam sobie to wszystko topić. Chciałbym wam to jakoś pokazać. Zrobimy tak. Ok. Zobaczcie, siarka będzie się topiła. Ajajajaj. Tylko, żebym się nie poparzył, nie? W jednej ręce kamera. No to już nie jest zgodne z BHP, ale mam nadzieję, że nikomu nie oskarżycie. Siarka się stopi i się podpali w pewnym momencie. O, widać, jak się zaczyna topić. Ona się już pali. A mnie już trochę grzeją w paluszki. Gaz tutaj. I ona za chwilę zacznie reagować nam z żelazem. Au. Mam nadzieję. Tylko muszę... To nie jest łatwe. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Żelazo się musi rozgrzać do pewnej temperatury aktywacji. Zajdą takie... O, będzie widać za chwilę. Będą takie iskry szły. O, pięknie. Widzicie? Widzicie? Teraz zaszła... Teraz ładnie idzie nam reakcja. O, pięknie zaszła reakcja. Już mogę palnik wygasić, żeby czasami nie było jakiejś afery. O. Dobra, palnik wygasiłem. Teraz mamy coś takiego. W sali śmierdzi palącą się siarką. Ale reakcja zaszła. Jak widzicie, mamy już tu... Widać wszystko, no to fajnie. No trochę nie łapię ostrości na tą łyżeczkę do spalania, no ale jest mieszanina jednorodna. I teraz uwaga, biorę sobie drugą część tego doświadczenia. Połączyłem żelazo z siarką, ok? Czyli otrzymałem teraz siarczek żelaza. Związek chemiczny, FES. Wcześniej była mieszanina, teraz to wszystko pod wpływem temperatury przereagowało ze sobą. Teraz muszę po prostu odczepić to, nie parząc się w żaden sposób. O! Tadam, odpadło, jak widzicie. I teraz tutaj mam siarczek żelaza. Ja już wam mówiłem, ponieważ nie mam gazowego wodoru, no to ja sobie radzę inaczej. Robię reakcję wymiany, czyli mam tutaj ten nasz siarczek żelaza, związek chemiczny, który przed chwilą otrzymałem. No i kwas solny, o którym było przed chwilą, czyli HCl, a tutaj jest Fe2S3. I teraz uwaga, zalałem to tym kwasem solnym. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że będzie widać. Co się dzieje? Nam wszystko zaczyna mętnieć i wydzielają się pęcherzyki gazu. Czy kamera złapie ostrość? Czy kamera... O. Widzicie? O, tu, o, widać, elegancko. Zobaczcie, od tego naszego siarczku żelaza odchodzą pęcherzyki gazu i wylatują. Zresztą widać, jakie bąbelki wylatują u góry. Jak myślicie, jaki zapach się wydziela? Dzisiaj kwasy wodorotlenki. Jak myślicie, zapach czego się wydziela? O, jak ładnie widać, jak musuje. Co myślicie? Co czuć już w sali? Pięknie. Reakcja zachodzi, reakcja wymiany, wydziela się jakiś gaz. Czyli ten nasz siarczek żelaza reaguje z kwasem wolnym, z kwasem solnym, przepraszam, i zachodzi reakcja wymiany. No, jakby jeszcze lepiej kamera złapała ostrość. Zgniłego jaja. No, brawo, Wiktoria. Ja potem będę musiał tutaj siedzieć i jeszcze przez godzinę do was gadać. A wy co? Coca-Cola, chipsy i Bajlango. Zgniłych jaj. No właśnie. Tak jest, zgniłych jaj. Nie siarki, zgniłych jaj. Dobra, to ja to już pozwólcie, że zatkam. Syczy ładnie. Pachnie. Pachnie konkretnie, dlatego pozwólcie, że to zatkam i odstawię gdzieś daleko. Przez weekend się przewietrzę. Ale udało się. Pierwsze doświadczenie mamy. Tak zestresowany jestem, kurczę, tymi doświadczeniami, bo to wiecie. Ale tu jedzie. Wow. Jesus. Siarkowodór. Tak. Chemik musi mieć odporny nos. Tyle wam powiem. W życiu się tyle tego nawąchałem, że jak nie umrę na raka, to będzie sukces. Dobra. Kamerkę na chwilę prostujemy. Dzisiaj, mówię, dzisiaj będzie dosyć takie... Tak, nie będzie tak super statycznie, bo... No bo... Coś jasno wyszedłem, nie? Tak jestem jakiś... Jakiś jasny jestem, ale nieważne. Zbóg jakiś, tak, zbóg jakiś. Dobra, jedźmy dalej. Dopiero mamy dwa kwasy za nami. Zabawa jest przednia, ale jak już wam mówiłem, mam deadline, bo szkołę zamkną. Uwaga, uwaga! Jeden z ważniejszych i ulubionych przez chemików kwasów w różnych zadaniach to kwas siarkowy 6, który powinniście znać. Obudzeni w nocy. Zaraz pozdrować Maria i Ojcze Nasz powinno być kwas siarkowy 6. Jeszcze może być Litwo, Ojczyzno moja gdzieś tam po drodze. Wzór kwasu siarkowego 6. O. Dobra. No to startujmy w takim razie. Wzór sumaryczny. Tu będzie trochę już bardziej skomplikowana sytuacja, bo ten już kwas jest kwasem tlenowym. Jak widać pojawia się O, które nie jest przekreślone, więc pojawiają się bardziej skomplikowane substancje. Tak jest. I pamiętacie, widzę H2SO4. Super, to jest coś, co powinniście znać. To jest moja reszta kwasowa R, tak? Czyli to jest HR. No i teraz ilu wartościowa jest ta reszta kwasowa? Jest dwuwartościowa. Skąd to wiem? Ponieważ tutaj była dwójka przy wodorze, więc wiem, że SO4 jest dwuwartościowy. To jest bardzo ważne, przyda nam się w kolejnym odcinku przy czym? Przy solach. Dlatego uczcie się, że ta reszta kwasowa, uczcie się tych wzorów. I teraz często jest tak, że tych wzorów jest 7, jedni powiedzą aż 7, inni powiedzą tylko 7 pikuś, ale wiem z doświadczenia, że niestety często wam się te cyferki mylą. I to jest dla mnie oczywiste, czy to było H2SO4, czy to było H2SO3, czy cokolwiek innego. I jest pewien haczyk, o tym haczyku teraz wam właśnie opowiem, który pozwoli... który pozwoli sprawdzić wam, czy ten wzór dobrze napisaliście, ok? Czyli czy siarka wyszła wam sześciowartościowa, dobra? Bo to jest ważne. Siarka tutaj jest sześciowartościowa, dlatego ten kwas nazywa się kwasem siarkowym 6. Tlen jest dwuwartościowy i to będziecie pamiętali, nie? Czyli zobaczcie, jeżeli sobie tutaj nad tlenem napiszecie dwójkę, to 2 razy 4 równa się 8, ok? I teraz jak od 8, czyli wartościowość razy ilość atomów tlenu, jak od 8 odejmiecie to 2 minus 2, czyli tą cyferkę, ile jest wodorów, to musi wam wyjść cyfra 6. To oznacza, że prawdopodobnie dobrze napisaliście, Jezus Maria, że dobrze napisaliście wzór kwasu H2SO4. Można to sobie sprawdzić. Czyli wartościowość razy ilość atomów tlenu, 2 razy 4, czyli 8 minus 2, czyli ilość atomów wodoru, powinno wam wyjść 6. I wtedy będziecie wiedzieli, że H2SO4 to jest kwas siarkowy 6, a nie jakiś inny, który wam się gdzieś tam pomyliło. I teraz najlepsze. Ja moich uczniów na lekcji mówię, nie uczcie się wzorów strukturalnych na pamięć, bo często robicie błędy, które wyglądają tak. I tego nie róbcie, nie zapamiętujcie tego, co zrobię, za chwilę to wykasuję, bo najczęściej wy jesteście przyzwyczajeni, że robicie to w ten sposób, że wypisujecie po kolei pierwiastki, tak? Czyli na przykład 2 wodory, ciach, 1 siarka i 4 tleny, nie? 1, 2, 3, 4. No jest, H2SO4, no fantastycznie. Połączycie sobie jak się tam, pamiętacie, jeszcze tlen był dwuwartościowy, no to super, nie? I potem oddajecie mi takie pawie cuda i nie wiadomo, co to są za pająki na kartkówce. To się nie zgadza, bo skoro kwas siarkowy jest sześciowartościowy, to siarka musi mieć 6 łapek, a to jest jakiś mutant 10-wartościowy, którego nie ma, więc odpada, ok? Nie zawsze jest tak, że we wzorze strukturalnym nie zawsze atomy wypisujemy w tej samej kolejności, w jakiej są we wzorze sumarycznym. Więc uwaga, teraz będzie prosty hak, jak się tego nauczyć. O Jezu, nie to chciałem przesunąć, sorry. O, to chcę skasować. Tego nie było, to był błąd, pamiętajcie. Jak się tego nauczyć, nie ucząc się na pamięć, dobra? Czyli tak, zaczynamy od ilości wodorów, dobra. Zaczynamy od dwóch wodorów, dwa wodory. I teraz tak, jeżeli to jest kwas tlenowy, to uwaga, wodory zawsze łączą się przez tlen, czyli każdy wodór łączy się do swojego osobnego tlenu, tak. Teraz dopiero te tleny, bo są dwuwartościowe, więc mają łapki z tej i z tej strony, mogą chwycić coś, o tak. Dopiero tymi drugimi wiązaniami mogą chwycić ten główny pierwiastek. W naszym przypadku teraz głównym pierwiastkiem jest siarka. I teraz uwaga, skoro dwa tleny wykorzystałem, a wszystkich są cztery, H2SO4, no to zostały mi jeszcze dwa. No to w tym momencie te dwa z tyłu zapisuję i zapamiętajcie sobie, że te dwa z tyłu zawsze się łączą podwójnym wiązaniem do głównego pierwiastka. Czyli jeszcze raz. Wypisuję, ile jest wodorów. Każdy wodór w kwasie tlenowym łączy się przez tlen. Te tleny potem do głównego pierwiastka i pozostałe tleny, czyli jeżeli mi zostały dwa, podwójnym wiązaniem łączę do głównego pierwiastka. Nie uczy się tego na pamięć. Tego po kolei. Wodory przez tlen do głównego pierwiastka i pozostałe tleny łączą się podwójnym wiązaniem. OK? Czyli bez nauki na pamięć, tu macie model. Reakcja otrzymywania. Przy okazji reakcji otrzymywania też można się jej nie uczyć na pamięć, a ją zrobić dobrze. Bo część z Was uczy się na pamięć tych wszystkich tam SO3 plus H2O i nie wie, dlaczego się tego uczy. To teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nie wiecie. I macie zadanie na kartkówce czy na teście napisać reakcję otrzymywania kwasu siarkowego 6. Skoro wiecie, że macie otrzymać kwas siarkowy 6, no, Wiktoria, metod jest wiele. Ja akurat taką sobie opracowałem. Jeżeli kwas siarkowy jest 6, jeżeli siarka tam jest sześciowartościowa, bo chcecie otrzymać kwas siarkowy 6, to wszystkie, uwaga, zapamiętajcie, wszystkie kwasy tlenowe powstają z tlenków. Tlenek czegoś. No to jeżeli kwas siarkowy 6, to ja potrzebuję tlenek siarki 6. OK? Tlenek siarki 6. I zróbmy go sobie. Nie uczmy się na pamięć, tylko go sobie zróbmy. Ostatnio na jednym z odcinków przecież to tłumaczyłem, jak to się robi. Siarka jest sześciowartościowa, no bo ma powstać kwas sześciowartościowy. Tlen w tlenkach, też mówiliśmy sobie o tym na pewnym odcinku, że tlen w tlenkach zawsze dwuwartościowy. Więc sprawdzam sobie wartościowości, można je skrócić. Z 6 i 2 można skrócić przez 2. Z 6 robi się trójka, którą spisuję tutaj, SO3. Z 2 jedynka, której nie piszę. Tak wygląda tlenek siarki 6. Wymyśliłem go, stworzyłem go teraz, tak? W sensie jego wzór. Nie muszę się uczyć na pamięć. I teraz różnica jest taka, że w przypadku kwasów tlenowych, znaczy beztlenowych, przepraszam, pisaliśmy na strzałce H2O, bo było mieszanie, a tutaj jest reakcja chemiczna. Czyli już nie na strzałce, tylko normalnie. Plus woda i otrzymuję, uwaga, H2SO4. Policzmy, zobaczcie jakie czary. Dwa wodory, jedna siarka, jedna siarka. 3 plus 1, czyli 4 atomy tlenu. Tutaj też są 4 atomy tlenu. Tadam, działa. Ważna rzecz przy tym, też często jest mówiona, a propos tego, w jaki sposób rozcieńcza się kwasy stężone. Zapamiętajcie sobie, jest to oczywiście taki wierszyk, który znają wszyscy, chemiczny jedyny. Pamiętaj, chemiku młody, rozcieńczając stężone kwasy, wlewaj zawsze kwas do wody. No, tych haseł jest wiele, ale pamiętaj, chemiku młody, rozcieńczając stężone kwasy, wlewaj zawsze kwas do wody. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeżeli mamy dużą ilość wody i wlewam gęsty kwas, a kwas siarkowy 6 jest gęsty, opada na dno, to on rozgrzewa się poprzez ocieranie się cząsteczek. I teraz momentalnie ta woda jakby odbiera to nadmiar ciepła i rozchodzi się to ciepło dookoła. Czyli woda robi się ciepła, tak? Ale ciepło ma się gdzie rozejść, bo jest dużo wody, a ten kwas dodajemy małymi porcjami. Ale jedzie tym siarkowodorem. Chyba muszę to zaraz gdzieś wylać, albo wynieść dalej. Dalej mamy tak. Co się stanie, kiedy będzie odwrotnie? Jeżeli będziemy mieli dużo kwasu gęstego i będziecie nalewać wodę, to te cząsteczki wody nie będą mogły się przebić i ta siła tarcia będzie tak duża, że wyobraźcie sobie, że wlewanie wody do kwasu powoduje zagotowanie tej wody momentalnie. No i jak woda się gotuje, no to pryska na boki i pryska też stężonym kwasem, więc łatwo dochodzi do poparzenia. Więc zapamiętajcie sobie, że jak chcecie rozcieńczyć stężony kwas, to zawsze bierzecie dużo wody i do niego wlewacie porcjami kwasu, nie odwrotnie. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Siarkowy 6, no nie wybuch to nie będzie do końca, to będzie, wiesz, rozpryskiwanie na bokach. Siarkowy 6 za nami, teraz siarkowy 4. Uwaga, sprawdzamy. Znaczy piszemy wzór sumaryczny H2SO3. Taki powinien być prawidłowo, H2SO3. Reszta kwasowa, czyli nasze R, jest dwuwartościowe, bo tu była przy wodorze dwójka, zapamiętajcie sobie. No i sprawdźmy, czy to się zgadza, czy to jest nasz, czy siarka jest czterowartościowa. Tlen jest dwuwartościowy, czyli 3 razy 2 to jest 6, minus ilość atomów wodoru, 6 minus 2 to jest 4, faktycznie siarka wyszła czterowartościowa. H2SO3 pasuje. Wzór strukturalny, tak jak Was uczyłem, jeżeli kwas jest tlenowy, to najpierw wypisujecie sobie wodory, każdy wodór łączy się przez tlen, czyli dwa wodory, no to dwa tleny i te tleny dopiero do głównego pierwiastka. Ile tlenów jeszcze mi zostało? Został mi jeszcze jeden tlen, który łączy się podwójnym wiązaniem. Zawsze ten z tyłu. I macie H2SO3. Tak wygląda model cząsteczki. Reakcja otrzymywania. Podobnie jak poprzednio, jeżeli to jest kwas tlenowy, to powstaje z tlenków. Czyli jeżeli to jest kwas siarkowy 4, no to ta substancja powstanie z tlenku siarki 4. Ok? Jak wygląda tlenek siarki 4? Siarka i tlen. Siarka jest czterowartościowa, no bo tlenek siarki 4, tlen w tlenkach jest 2. Wartościowości można skrócić. 4 przez 2, no to jest 2, czyli spisuję na krzyż dwójkę. SO2, dwójka, jakby robi się, z dwójki robi się jedynka, nie piszę nic tutaj. SO2. Tak wygląda wzór tlenku siarki 4. Do tego dodaję wodę, zachodzi mi reakcja z tym tlenkiem siarki i powstaje mi H2SO3. Sprawdźmy. Dwa atomy wodoru, dwa atomy wodoru. Jeden atom siarki, jeden atom siarki. 2 plus 1 to są 3 atomy tlenu po stronie substratów, 3 atomy tlenu po stronie produktów. Tlenek siarki 4 jest słabym kwasem, który łatwo ulega rozkładowi. Dlatego robi się go na bieżąco. Przed jakimiś doświadczeniami chemicznymi powinno się go robić. W związku z tym, że ulega reakcji rozkładu, to napiszmy sobie, jak wygląda ta reakcja rozkładu. Ona jest prosta do ogarnięcia, bo wystarczy, że napiszecie, że H2SO3. Tutaj się pisze czasami temperaturę, bo im cieplej, tym szybciej to się dzieje. Rozkłada się na dokładnie te same substancje, z których powstaje. Więc jak ktoś Was kiedyś zapyta, jak wygląda reakcja rozkładu kwasu siarkowego 6 i Wy nie będziecie wiedzieli, co tu napisać za strzałką, to polecam Wam sobie napisać reakcję otrzymywania, no bo powiedzmy, że jest prostsza i wtedy zamienić miejscami. Czyli to będzie substrat, bo z tego nam coś wychodzi, a to będą produkty. Czyli naszymi produktami tej reakcji jest SO2, czyli tlenek siarki 4 i woda. To jest reakcja rozkładu kwasu siarkowego 4. Ciekawostka, jest stosowany jako wybielacz albo jako na przykład środek dezynfekujący beczki po winie. Ok? Jedźmy dalej. Tu będzie kolejna reakcja chemiczna. Zobaczymy, czy się uda. Ale najpierw trochę teorii. Kwas azotowy 5, czyli będzie doświadczenie, więc jakby co, to możecie wołać tych swoich ziomali, którzy byli na chwilę po stworzyć ten ze mną razem siarkowodór i teraz będą chcieli znowu zobaczyć jakieś fajerwerki. To mogą wracać, ale fajerwerki będą mniejsze, powiedzmy. Ale zajmijmy się najpierw teorią, ok? Wzór sumaryczny. H, azot to jest N, O3. Ok? HNO3. Kwas azotowy 5. Tutaj nie ma żadnej cyfry, czyli nasza reszta kwasowa R jest jednowartościowa, ok? No bo tutaj przy H nie ma żadnej cyferki. Okay? I teraz sprawdźmy sobie, czy dobrze napisaliśmy wzór. Pamiętajcie, jak to było. Wartościowość tlenu, czyli 2 razy 3 to jest 6, minus ilość wodorów, czyli 1, 6 minus 1 to jest 5. Faktycznie azot wyszedł pięciowartościowy. Kwas azotowy 5. Dlaczego pojawiają się tutaj w ogóle cyferki w tych nazwach? Nie? Bo zobaczcie, kwas siarkowy, pozwólcie, że wrócę, bo o tym zapomniałem, a to dobrze byłoby powiedzieć. Kwas siarkowy był kwasem siarkowym 6, to była jedna możliwość, H2SO4 i był na przykład kwas siarkowy 4, H2SO3. Po co są te cyfry? Bo one wskazują, jaka wartościowość siarki jest użyta. Zobaczcie, w tym kwasie siarka jest czterowartościowa, ma 4 łapki, no i wzór kwasu to jest H2SO3, okay? A w tym kwasie siarka ma 6 łapek, czyli 6 wiązań chemicznych, no i wzór to jest H2SO4. I bardzo często Wam się myli, bo mówicie, a kwas siarkowy 4, nie? Nie nauczycie się, jest kwas siarkowy 4 i Wam się zakoduje, że czwórka tutaj ma coś wspólnego z czwórką tu. Nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego nie ma. Okay? Dlatego nie kodujcie sobie skojarzeniami, że jest kwas siarkowy 4, to będzie H2SO4. Nie. Nie i jeszcze raz nie. Jak nie jesteś pewien, to przypominam, jak to się sprawdzało. Wartościowość tlenów razy ich ilość, czyli 2 razy 4, minus ilość wodorów, minus 2, daje Ci 8, minus 2 daje 6 i wtedy wiesz, że aha, kwas siarkowy 6 albo kwas siarkowy 4, to sobie z tego obliczenia zrobisz. Czyli tak to jest. Wzór strukturalny, tak jak Was uczyłem, kwasy tlenowe pisze się w ten sposób. Ilość wodorów, czyli w naszym przypadku jeden wodór, łączy się przez tlen, no bo jest tylko jeden wodór, więc łączy się przez tlen do głównego pierwiastka, czyli do azotu. Ile tlenów jeszcze zostało z tyłu? 3 były w sumie, jeden już wpisałem, no to 2 z tyłu jeszcze potrzebuję. No i te, tak jak Wam mówiłem, te, które są z tyłu zawsze łączymy podwójnym wiązaniem. No bo tlen jest dwuwartościowy, więc on musi mieć dwie łapki wykorzystane. I zobaczcie, jak ładnie widać, że azot jest pięciowartościowy, czyli ma 5 łapek. Ekstra mamy to za sobą. Reakcję otrzymywania zróbmy też od razu, ponieważ to jest kwas tlenowy, to powstaje z tlenku azotu 5. I skoro nie pamiętasz, jak to jest, to sobie zróbmy ten wzór tej substancji. Zawsze odwrotnie czytasz, czyli jeżeli jest tlenek azotu, to najpierw jest azot, N, potem jest O. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy zawsze, z tym to nie ma co dyskutować. Azot jest pięciowartościowy, no tlenek azotu 5, bo tylko z takiego tlenku azotu 5 powstanie kwas azotowy 5. Uwaga, sprawdzam, czy mogę skrócić wartościowości. Nie da się skrócić wartościowości, tak to ten coś ci na białko. Więc spisuję wartościowości na krzyż. Piątkę tutaj, a dwójkę tutaj i mam wzór N2O5. To jest mój tlenek azotu 5, nie trzeba się go uczyć na pamięć. Plus woda daje mi HNO3. I teraz uzupełnimy sobie to. Tu widzę dwa atomy wodoru, tutaj jest jeden atom wodoru, więc mam dwójkę. Teraz mam tutaj dwa atomy azotu, tutaj dwa razy ten, to też są dwa atomy azotu. Uwaga, po stronie produktów, substratów jest 6 tlenów, 5 i 1. Po stronie produktów 2 razy 3 też jest 6 tlenów. Dobra, faktycznie to jest ten coś ci na białko, kwas azotowy 5, jego cecha charakterystyczna jest to, że jest używany do wykrywania białek. W wyniku takiej reakcji, która nazywa się reakcją ksantoproteinową. Ksanto oznacza żółty, proteina białko, więc możecie sobie w ten sposób skojarzyć. Ksanto, żółty, proteina białko, żółte białko. Teraz pozwala wykryć, ta reakcja, taka dziwna nazwa, nie? Pozwala wykryć obecność białek za pomocą stężonego kwasu azotowego 5. Ja go mam, zaraz to zrobimy. Białko ścina się i zabarwia na żółto. Tutaj widzimy przykłady sera białego, jakiś piór, nie wiem czego, wełny i polane te substancje kwasem azotowym 5 zmieniają swój kolor na żółty, ponieważ białko się ścina i przyjmuje żółty kolor. I w ten sposób wiem, że te substancje w sobie zawierają białko. Co ciekawe, bardzo często też, jak nie mam rękawiczek, zobaczymy, czy tutaj też to zajdzie, bo nie mam rękawiczek, jak dotkniecie kwasu azotowego 5, to wasze palce też przereagują, wasza skóra też przereaguje z tym kwasem azotowym 5, więc będzie przez jakiś czas, mam nadzieję, że mi się uda to uniknąć, aczkolwiek często się to kończy takimi plamami, też zajdzie reakcja białka zawartego w skórze, no i paluchy będą żółte. To co? Jedziemy z reakcją? Jesteście gotowi? Jakieś łapki pojacą, lajki albo cokolwiek innego? Przełączamy kamerkę. Dobrze reagujecie, jak coś się dzieje takiego niepokojącego. No i jest mój lęk tutaj, pojawia się, czyli mój strach i lęk, to znaczy będę musiał rozbić na żywo kolejne jajko. Ostatnio się udało, nie wiem czy się uda teraz. Zawsze ryzykowne. Bo będziemy potrzebowali sprawdzić, czy faktycznie reakcja ksantoproteinowa zachodzi z białkiem jaja kurzego i czy zachodzi z po prostu białym serem. Mam kawałek białego sera. Już go sobie uciąłem i mogę go tutaj wam położyłem. Biały ser zwykły. A tu jest białko, znaczy tu jest białko w środku, ale jeszcze się do niego nie dostałem. Wielki powrót, dzięki Wiktoria. To chyba tych powrotów to nie wiem ile będzie. A właśnie, okant, tak? Dobra, dzięki Wiktoria. No spróbujemy okant. Uwaga, tak jak Wiktoria poleca, bo ostatnio miałem stresa. A jak się wleje, pękło. I teraz co mam zrobić? Tak na... Widzicie, bo to jest właśnie to, że... Oj, znowu mi się polało po palcach. Jak to kurczę te kobiety robią, że to im się... Dobra, wyleciało białko, więc jest dobrze. Resztę sobie odłożę gdzieś indziej. Nie wyleciało na biurko, jest dobrze. Jest dobrze, nie wyleciało na biurko. Uwaga, mam białko jaja kurzego. Tutaj. A tutaj mam żółty ser. A tutaj mam kwas azotowy 5. Stężony. I teraz postaram się nie polać po rękach i nabrać tego kwasu trochę. I pokazać wam, jak ta reakcja zajdzie. No, kwas też dymi, też jest stężony. No. Widzicie, jest bezbarwny, stężony kwas i od razu polewam sobie tutaj, o widzicie, ścina się już białko i jeszcze polejemy po żółtym serze. Tyk. Żółty ser już widać elegancko robi się żółty. Biały ser robi się żółty. A tutaj zobaczcie, białko też już nam się ładnie ścięło w tym miejscu i też robi się żółte. Czyli uwaga, kwas azotowy 5 w wyniku reakcji ksantoproteinowej udowodnił nam, że zarówno w białym serze, jak i w białku jaja kurzego znajduje się po prostu białko, które ścięło się pod jego wpływem i zmieniło kolor na żółty. Ja Wam to zostawię, żebyście obserwowali. Pozwólcie, że ja pójdę zamknąć tą butelkę z tym kwasem, bo on jest drażniący mocno, stężony kwas azotowy 5 i nie chciałbym, żeby była otwarta. Jestem. Ser żółty, no właśnie, nie ser żółty, ser był biały, teraz zrobił się żółty i wygląda to wszystko teraz tak romantycznie. O, ten fragment, który polałem, zobaczcie, kwasem, ten fragment białka, który polałem tutaj kwasem azotowym 5, taki jest właśnie ścięty i pływa wokół tego innego białka, które się nie ścięło, no bo tutaj nie było reakcji z kwasem azotowym 5, a ten nasz biały ser, wy tego dobrze na tej kamerze nie widzicie, ale on jest faktycznie żółty. Trochę widać, ale jest bardziej żółty niż wy widzicie to chyba w necie. Dobra, udało się. Kolejny w życiu chrzest z jajkiem mam za sobą. Jeszcze parę takich live'ów i będę gotowy zrobić kiedyś jajecznicę. To co? Let's go, 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 bo czas nagli, a jeszcze parę doświadczeń i będzie jazda. Jak będzie internet. To jestem znowu ja. A co u Was? Jesteście? Wbijajcie po raz kolejny. Dzień dobry, Asiu. Wracamy do prezentacji. So, tak, faktycznie te produkty robią się żółte pod wpływem kwasu azotowego 5. Paluszki też robią się żółte, uwierzcie mi na słowo. Zdarzało mi się to nieraz, bo ja nie lubię rękawiczek zakładać. No i potem jest taka kara, że po prostu kwas azotowy 5 na laborkach, jak robiliśmy jakieś doświadczenia, reagował ze skórą, z białkiem zawartym w skórze, no i chodziło się przez jakiś czas taką żółtymi plamami. Teraz chyba się udało. Tak, udało się. Na razie przynajmniej ich nie widać. No dobra. No to jedziemy dalej. Oby net nas nie zawiódł. Gdzie ja w ogóle jestem? Ktoś mi tu coś powie? To, tu? Tak, kwas węglowy przed nami. Tadam. Kwas węglowy, jak sama nazwa wskazuje, jest kwasem zawierającym w sobie węgiel, czyli C. H2CO3. To jest moja reszta kwasowa, dwuwartościowa, bo tutaj jest dwójka. I jakbyśmy chcieli sobie sprawdzić wartościowość, ile wartościowy jest węgiel, no to 3 razy 2, bo taka jest wartościowość tlenu. Było już błażej. W drugim odcinku było o atomach i budowie atomów. Odpal sobie na YouTubie Pana Belfra, drugi odcinek. 3 razy 2 to jest 6, minus 2 to jest 4. Tak, węgiel jest czterowartościowy w kwasie węglowym. Dlaczego nie ma tutaj żadnej cyferki? Bo jest tylko jeden kwas węglowy, więc nie trzeba odróżniać tego od innych kwasów węglowych, bo nie ma innych kwasów węglowych. Piszemy wzór strukturalny. Dwa wodory, każdy łączy się przez tlen do głównego pierwiastka, czyli do węgla i pozostał nam jeszcze jeden tlen i widać ładnie, że węgiel jest faktycznie czterowartościowy, ma 4 łapki i wzór i reakcja otrzymywania. To jest fajne skojarzenie, że kwas węglowy jest zawsze w wodzie gazowanej. Tak sobie zakodujcie, że w wodzie gazowanej. Jak sobie przypomnicie, jaki gaz powoduje, że woda gazowana jest gazowana, no to wyjdzie Wam, że oczywiście tlenek węgla 4. Tlenek węgla 4. Czyli po prostu CO2. To jest dwuwartościowe, to jest czterowartościowe, skraca się i tak dalej. Cześć Aga. Czego chcesz się nauczyć? Plus woda daje nam H2CO3, czyli po prostu powstaje kwas węglowy. Cześć Iza. Ponieważ jest to reakcja, ponieważ jest to substancja, to słaby kwas, łatwo ulega reakcji rozkładu. Wystarczy, że otworzycie butelkę gazowaną, no i ten kwas, który tam jest zawarty, on się ulatnia. Nie cały, trochę jego zostanie, dlatego woda gazowana zawsze jest bardziej kwaśna w smaku niż woda niegazowana. H2CO3 rozkłada się pod wpływem temperatury, im cieplej, tym szybciej się rozkłada, na wodę i na dwutlenek węgla. Czyli macie wodę gazowaną wtedy, te bąbelki sobie ulatniają się, nie? Z tej wody gazowanej. Dobrze, to o kwasie węglowym byłoby tyle. Teraz jedziemy sobie z ostatnim kwasem, 7 już. Kwas fosforowy 5. Ostatni kwas tlenowy, który musicie znać. Wzór sumaryczny H3P PO4. I teraz tak, dzięki Aga. PO4 jest naszą resztą kwasową, to jest R, która jest trójwartościowa, całość, cała ta reszta kwasowa, bo tu jest trójka. Żeby sprawdzić sobie, czy napisaliście dobrze, a ten też wam się często myli. CO3? Czekaj, gdzieś pomyliłem się? W poprzedniej? Czekaj, Wiktoria. H2CO3. Nie, wszystko jest ok w tym kwasie węglowym. H2CO3 składa się na H2O i CO2, czyli na wodę i dwutlenek węgla. Jest ok, jest ok. Ale fajnie, że patrzysz i że uważasz. Dobra, teraz jak sprawdzić sobie, czy napisaliście dobrze ten wzór sumaryczny kwasu fosforowego 5? 4 razy 2, przypominam wam, to jest 8, minus 3, 2, bo tlen jest dwuwartościowy, 4 razy 2. 8 minus ilość wodorów, czyli 8 minus 3 to jest 5 i wychodzi wam, że fosfor jest pięciowartościowy, czyli że zrobiliście to dobrze. Teraz wzór strukturalny, to jest najbardziej rozbudowany kwas ze wszystkich, 3 wodory, każdy łączy się przez tlen do głównego pierwiastka, czyli fosforu i pozostałe tleny podwójnym wiązaniem H3PO4. Dzień dobry Kuba. Tak wygląda model cząsteczki i uwaga, bardzo ważna rzecz, reakcja otrzymywania. Wiem, że wam poprzednio mówiłem, że jak na przykład jest kwas fosforowy 5, to powinien powstawać z tlenku fosforu 5. No to napiszmy sobie to. Tlenek fosforu 5. 5. Uwaga, teoretycznie powinno to być tak. P jest pięciowartościowe, tlen jest dwuwartościowy, czyli powinno być na krzyż, no bo się nie skracałem, czyli P2O5 powinno być. Ale uwaga, zobaczcie tutaj, nie istnieje w przyrodzie P2O5 taki tlenek fosforu. One się zawsze łączą w podwójne cząsteczki. Prawidłowym wzorem sumarycznym tlenku fosforu 5 jest P4O10. Dlatego uwaga, to jest taki wyjątek trochę. P4O10, podwójna taka cząsteczka, taki dimer. Czyli nie 2 i nie 5, tylko 2 razy tyle, 4 i 10 wpisujecie. Plus woda daje H3PO4. I uzupełniamy. 4 atomy fosforu są po stronie substratów, po stronie produktów jest 1, tu nie ma żadnej cyfry. Czyli zobaczcie, mnożę razy 4, całą cząsteczkę. Teraz uwaga, wodory. Tu są 2, tu jest 4 razy 3, czyli 12, czyli 4 razy 3 to jest 12, to żeby tu było 12, wpisuję 6. Teraz uwaga, tlenów. Po stronie substratów mam 10 i 6, to jest 16. Po stronie produktów mam 4 razy 4 tleny, też jest 16, zgadza się. Dlaczego to jest taki znaczek, który wam się kojarzy z Coca-Colą? Ponieważ ten kwas fosforowy 5 jest w Coca-Coli, w tego typu wszystkich napojach. Dlatego często na przykład mechanicy samochodowi używają Coca-Coli lub Pepsi jako odrdzewiacza, bo kwas fosforowy 5 potrafi rozpuścić rdzę. Reaguje z nią i ją rozpuszcza, więc można w ten sposób na przykład zastosować kwas fosforowy 5, który zawarty jest w Coca-Coli. Jak wam jakaś tam śrubka albo cokolwiek zardzewieli, nie możecie odkręcić, to polecam polać Coca-Colą i poczekać trochę czasu. No to dobra, zobaczcie, przechodzimy do drugiego punktu. Dysocjacja jonowa kwasów. Cóż tak takiego jest w ogóle dysocjacja jonowa? Kuba, sole będą planowane za tydzień, we wtorek, też o 19:00. I tu polecam być, bo macie z nimi duży problem. Dysocjacja jonowa. W ogóle co to jest dysocjacja? To jest rozpad cząsteczek elektrolitów, czyli substancji, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Czyli na przykład jak będziesz sobie wodę z solą, bo sól jest elektrolitem, sól kuchenna na przykład, chlorek sodu, tak, jest szkodliwe, to ta woda z rozpuszczoną solą będzie przewodziła prąd elektryczny. Czyli będziesz mógł na przykład włożyć sobie kabelek z jednej strony i z drugiej i popłynie prąd. Jakaś żaróweczka się zapali. Tak samo będzie działał każdy kwas, każda... tam esty to pikuś. Spoko luz. Każdy kwas, każda zasada też przewodzi prąd elektryczny, bo jest elektrolitem. A teraz będziemy mówili sobie ogólnie o dysocjacji jonowej kwasów. I co to jest w ogóle ta dysocjacja jonowa? To jest rozpad tych cząsteczek, które przewodzą prąd elektryczny na kationy i aniony. I to one przewodzą ten prąd elektryczny w roztworze pod wpływem wody. Czy to się dzieje w wodzie? Jest dziwna nazwa, ale tak naprawdę właśnie chodzi o to, że cząsteczkę, którą tak sobie wyobrażamy, ona w roztworze wodnym już jest zdysocjowana, czyli lata sobie jako kation i anion. Jak sobie oglądacie kiedyś wodę mineralną od środka i tam są wypisane te plusy i minusy, kationy i aniony. To są właśnie zdysocjowane różne sole najczęściej. Skąd pomysł na kanał? Bo wydaje mi się, że potrzebujecie pomocy, jeżeli chodzi o chemię. Swoim uczniom chcę pomóc, chodzi o to, żeby oni mieli dostęp do materiałów zawsze i wszędzie, nawet jak są nieobecni, nie chce im się myśleć na mojej lekcji czy cokolwiek innego, to żeby potem mieli możliwość nadrobienia swoich braków. No bo każdy z nas może mieć gorszy dzień. Ja to daję możliwość po prostu dzieciakom, że możesz sobie po prostu wziąć herbatę, odpalić w domu i będziesz wiedział dokładnie to samo, co będziesz miał na lekcji. Może nawet lepiej. Więc sprawdzimy, czy to zadziała. Myślę, że to jest coś nowego i będę to testował, czy to przyniesie jakąkolwiek korzyść mi jako nauczycielowi i moim uczniom, ale też chciałbym, żeby cała reszta też z tego korzystała. Nie? No bo co? Że nie będę tego robił na wyłączność dla moich. Im was więcej, tym lepiej, więc wbijajcie. Bo z chemią wiem, że macie pewne problemy. Nie wszyscy, ale macie. A teraz uwaga, teraz jest konkretnie dysocjacja jonowa kwasów. Rozpad cząsteczek kwasów, konkretnie kwasów, na kationy wodoru, czyli H+, i aniony reszty kwasowej, Rm-, pod wpływem wody. I tutaj jak dochodzimy do dysocjacji jonowej kwasów, czyli właśnie na H+ i R- się rozpadają, to możemy dojść do prawidłowej definicji kwasów. Co to w ogóle jest kwas? Zgodnie z chemiczną definicją to jest substancja, która w roztworze wodnym właśnie dysocjuje na H+ i resztę kwasową z minusem, anion reszty kwasowej, czyli na kationy wodoru i anion reszty kwasowej. Było już, Kinga. Powtórki do matury. To już za duży chyba, wiesz, za duży poziom. Ja uczę od 10 lat w gimnazjum. Nie wiem, co by się tam na tej maturze. Musiał się dużo przygotowywać. Na razie jesteśmy na etapie gimnazjalnej. Na etapie gimnazjum. Dobra, czy już wiecie, co to są kwasy, zgodnie z definicją. A teraz jak taką dysocjację napisać łatwo? Bo są jakieś ogólne wzory i tam coś się tłumaczy. No to jest bez sensu, w sensie wzór jest ok, dobra, ale tak naprawdę wy musicie umieć napisać równanie reakcji dysocjacji. Czyli jak ta dana substancja się w wodzie zachowuje. Czyli na przykład kwas solny, który jest najprostszy, którego cząsteczka to HCl, jest kwasem mocnym, czyli piszemy strzałkę w jedną stronę, to znaczy, że tylko się rozpada i nie łączą się na coś innego. Tak naprawdę wystarczy patrzeć sobie na tą cyferkę tutaj. To jest to nasze M jakby. Skoro nie mam tutaj żadnej cyfry, to zobaczcie, nie będę miał z przodu żadnej cyfry, czyli po prostu piszę H+, i piszę R. Zobaczcie, tu nie będzie cyfry, ale będzie minusik. Jezu, nie R, sorry, Cl. Chlor przecież, nie? Przecież robimy dysocjację nową kwasu chlorowodorowego. Cl minus. Nie ma tutaj cyfry, czyli tu nie będzie cyfry i tu też nie będzie cyfry. Tu nie ma cyfry i tutaj też nie ma cyferki. Proste. Teraz uwaga, kwas siarkowy 6. H2SO4. Cześć Hania, fajnie, wbijaj. Jeszcze przed tobą wodorotlenki. Kwas siarkowy 6 rozbija się nam, dysocjuje nam pod wpływem wody. Też jest mocnym kwasem, więc strzałka w jedną stronę. Tu już jest cyferka, widzicie? Czyli będą dwa kationy wodoru, 2H+, bo tu jest dwójka, to się stąd bierze. Plus, uwaga, reszta kwasowa, anion reszty kwasowej, ale dwuwartościowy, 2-, bo tu jest dwójka. To jest nasze M. Tu M, tu M, to jest M i tu jest M. No widzisz, kwas azotowy 5 teraz, nie? Teraz to będzie HNO3. Cieszę się, Laura, no to doczekasz się. Też jest kwasem mocnym, strzałka w jedną stronę, czyli cząsteczka tylko się rozpada i powstaje nam H+, kation wodoru, i NO3-. Nie ma tutaj żadnej cyfry, czyli tutaj nie ma cyfry, ani tutaj nie ma cyfry. Kwas fosforowy 5. H3PO4 jest słabym kwasem. Słabe kwasy oznaczamy w ten sposób, że strzałka jest z obu stron, bo ta substancja się rozpada i łączy, rozpada i łączy. No pewnie, Zuzia. Miło, że oglądasz. Za chwilę macie egzamin, jeżeli w ogóle, albo jeżeli jesteś w drugiej klasie, no to tak czy siak fajnie masz rację obejrzeć sobie. Tym bardziej, że przy solach kwasy są najbardziej potrzebne. H3PO4 rozpada się na 3 kationy wodoru, 3H+, bo tu jest trójka, widzicie? Plus, uwaga, PO4, 3-, czyli anion, bo tu jest trójka, anion trójwartościowy. Ilość plusów i minusów zawsze musi się wyzerować. To jest bardzo ważna uwaga. Zobaczcie. 1 plusik, 1 minusik. Wyzerowało się. 2 plusy, czyli dwa ładunki dodatnie, kontra jeden podwójny ładunek ujemny, powiedzmy. Czyli 2 plusy, 2 minusy. Wyzerowało się. 1 plus, 1 minus. Znowu się wyzerowało. No i 3 plusy i 3 minusy też się wyzerowało. Prosta dysocjacja. Pamiętajcie, patrzycie na tą cyferkę i w niej wszystko jest zakodowane, co macie dalej napisać. Równanie reakcji dysocjacji mamy za sobą. No, brawo Zuzie, że o tym wiesz. Ja moim to tłumaczę, ale co z tego wejdzie, to nie wiem, bo dopiero solę w niektórych klasach zaczynam. No to teraz trochę o ekologii, ale chwilkę tylko, dobra? Kwaśne opady. Moi drodzy, no niestety w wyniku spalania węgla, czy paliw kopalnych, czy na przykład, nie wiem, ropy naftowej, czy benzyny, do powietrza emitujemy nie tylko dwutlenek węgla, ale również takie substancje jak właśnie dwutlenek siarki, czyli tlenek siarki 4 i różne tlenki azotu. Ponieważ węgiel jest na przykład zanieczyszczony mocno, no i takim azotem i siarką, jak spalamy to wszystko, no to wiadomo, że to reaguje z tlenem i leci sobie do góry. W górze z kolei przecież jest para wodna, chmury itp., nie? Kumacie bazę. No więc uwaga, skoro tam jest woda, no to przecież tam zachodzi reakcja łączenia z wodą. Czyli H2O plus SO2 daje H2SO3, albo N2O5 plus H2O daje HNO3. I teraz tu powstają nam chmury, w których są po prostu kwasy zawarte. Tak? I te kwasy, fruwają sobie te cząsteczki kwasów, aż w końcu nam się zacznie padać to gdzieś tam, w różnych miejscach i zaczyna spadać na glebę. I niestety ma negatywny wpływ na roślinność, bardzo negatywny wpływ, zobaczcie. I przez ileś lat, jak takie kwaśne opady sobie padają na jakąś glebę, to po prostu są w stanie zabić takie stare, mocne drzewa. I co jest najgorsze? Niestety nie idzie tego w żaden sposób ograniczyć. Bo zrozumcie, że na przykład wydzielam sobie, nie wiem, zanieczyszczenia mogą być wydzielane na przykład na Śląsku, ale deszcz i śnieg, bo to są opady, czyli wszystko, co pada z nieba, nie tylko kwaśne deszcze, może być śnieg, grad, mgła, tak zwany smog, też jest właśnie takim zjawiskiem, on spada sobie ileś set kilometrów dalej na przykład, nie? Albo ileś 10 kilometrów dalej. Czyli na przykład może być park narodowy w górach na przykład, nie? I tam sobie padają te zanieczyszczenia i niszczą to, co teoretycznie powinno rosnąć sobie na czystym terenie, a nie jest już czysty ten teren, nie? No bo to powietrze nie zatrzymacie. No także to są kwaśne opady. Po prostu reakcje otrzymywania kwasów zachodzące w atmosferze przy udziale wody, która jest w atmosferze i zanieczyszczeń, które wydzielamy na przykład w wyniku spalania węgla. Taram, wodorotlenki. Kwasy za nami, mam nadzieję, że zrozumieliście, podobało Wam się. Były dwie reakcje, teraz też będą reakcje. Było fajnie? Tam jeszcze jakaś herbata. Jest Was coraz mniej, jesteście zmęczeni, ja też trochę jestem zmęczony, ale mam nadzieję, że wyrobimy się zanim szkołę mi zamkną. Uwaga, wodorotlenki. Co to są wodorotlenki? To są substancje, które mają w sobie grupę wodorotlenkową, OH, i jakiś metal. Metale to oczywiście te pierwiastki na przykład na niebiesko w układzie okresowym, na przykład to może być cud, potas, magnez, cokolwiek. I metal ma jakąś swoją wartościowość. No, może być jednowartościowy, na przykład cud i potas, ale może być dwuwartościowy, jak na przykład magnez. Więc tu wpisujemy N i jeżeli ta wartościowość jest inna niż 1, czyli to dwójka albo trójka na przykład, dwuwartościowy albo trójwartościowy metal, to wtedy to wpisujemy za nawiasem coś. A jak nie, no to OH też jest jednowartościowy, więc się wtedy nic nie pisze. Pierwszy wodorotlenek, który powinniście znać, to wodorotlenek sodu. I jego wzór sumaryczny to NaOH. Wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków są bardzo proste. Sód jest jednowartościowy, OH jest jednowartościowe, więc nie piszemy nic, żadnego nawiasła, niczego. Wzór strukturalny, łatwizna. Sód ma jedną łapkę, łączy się do tlenu, no a ten z kolei trzyma wodór. OH, nie? Tak wygląda sobie. I teraz otrzymywanie. Część wodorotlenków można otrzymać za pomocą dwóch metod. Pierwsza metoda, wrzucam sobie metal bezpośrednio do wody i powstaje wodorotlenek i wydziela się gazowy wodór. Uwaga, ta metoda nie działa na metale, ta metoda działa tylko na metale z grupy pierwszej układu okresowego, lid, sód, potas i tak dalej, i z grupy drugiej, ale uwaga, bez berylu i magnezu. Czyli jak będziecie mieli tą metodą na przykład beryl plus magnez, reakcja nie zachodzi. Albo na przykład beryl plus woda, reakcja nie zachodzi, albo magnez plus woda, reakcja również nie zachodzi. Ale my mamy sód. Sód jest w grupie pierwszej układu okresowego, więc spokojnie reakcja sobie zachodzi. Czyli piszemy sobie, zamiast słowa metal piszemy Na, zamiast słowa woda piszemy H2O i mamy NaOH, to jest nasz wodorotlenek, który chcemy otrzymać i wodór zawsze wydziela się w reakcjach w postaci gazowej i jako dwójka, nie? Na dole, czyli jako cząsteczka wodoru, H2. No i teraz uzupełniam sobie tą reakcję. Tu jest jeden atom metalu, czyli jeden atom sodu, tu też jest jeden atom sodu, zgadza się. Tu są dwa atomy wodoru, a tu są trzy atomy wodoru. 1 i 2. Czyli już widzę, że tu jest za mało, mnożę razy 2, mam 4 atomy wodoru, to żeby tu były 4 atomy wodoru po stronie produktów, no to tą cząsteczkę mnożę razy 2. No bo teraz mam 2 atomy wodoru, 2 razy 2 tutaj, 2 razy 1, przepraszam, i tu te 2 to daje 4. Dwa tleny, ale uwaga, zobaczcie, teraz są dwa atomy sodu, więc wracam do tej tutaj sytuacji i dopisuję 2. Otrzymałem to. I za chwilę to zrobimy na żywo. tą metodę. A tutaj od razu zrobimy sobie, dzień dobry Kingo, tutaj zrobimy sobie od razu drugą metodę, zanim przejdę do reakcji chemicznej, bo wodorotlenki można też otrzymywać drugą metodą. Nie czysty metal, tylko tlenek metalu. Tu zobaczcie, już na czerwono nie ma tego zdania, więc ten tlenek metalu to jest bardziej ogólna reakcja, która działa prawie na wszystkie wodorotlenki. I teraz tak, jak zrobić sobie to bez nauki? Sód szukacie sobie w układzie kresowym, jest w pierwszej grupie, więc jest jednowartościowy, a tlen w tlenkach jest dwuwartościowy. Więc wzór prawidłowy tlenku sodu to jest Na2O. Nie wystarczy wypisać NaO i się cieszyć, że macie tlenek sodu. To nie tak. Po prostu musicie jeszcze wartościowości sprawdzić. Plus woda H2O daje NaOH, czyli nasz wodorotlenek sodu. Uzupełniamy teraz. 2 atomy sodu, tu jest 1 atom sodu, więc mnożę razy 2. 2 atomy wodoru, tutaj też są 2 atomy wodoru. Raz, dwa, 2 atomy tlenu, tutaj też są 2 atomy tlenu. Ok. Ta substancja, czyli wodorotlenek sodu, może wyglądać na przykład w postaci takich pastylek i jest higroskopijna. Co to jest higroskopijność? To jest zdolność do pochłaniania wody z otoczenia. Czyli możecie sobie na przykład wysypać ją na jakiś talerzyk, tam substancja jest żrąca bardzo, więc uwaga, to jest na przykład jeden ze składników kreta, główny składnik kreta, więc potrafi nawet rozpuścić różne rzeczy, które znajdują się w rurach kanalizacyjnych, więc ostrożnie z tym. Powinniście gdzieś takie ostre środki chemiczne gdzieś trzymać powyżej na przykład dostępu małych dzieci, bo one mogą sobie to otworzyć, pomyśleć, że takie fajne niebieskie cukierki na przykład, nie, bo kret jest niebieskiego koloru. Ale my wracamy do czystego takiego chemicznego wodorotlenku sodu. On sobie wygląda tak po wysypaniu z pudełeczka, a jak po kilku godzinach sobie zobaczycie, będzie wyglądał tak. I to nie jest tak, że on się topi, on się rozpuszcza. Ale zobaczcie, że tu w ogóle wody się nie dodało. Dlaczego nie? Bo on sam sobie tą wodę wychwycił. W powietrzu fruwają sobie cząsteczki wody, a ponieważ on jest higroskopijny, kwas siarkowy 6 też był higroskopijny, to potrafi pochłaniać tą wodę z otoczenia i sam się w niej rozpuszcza. Dobra, a my robimy doświadczenie. Gotowi? Będziemy robili metodą numer 1, czyli metal plus woda, będziemy otrzymywali wodorotlenek sodu. Wodorotlenek sodu. Potrzebuję znowu coś takiego. Brawo Oliwia, dokładnie po to doda się fenoloftaleiny. Fenoloftaleina jest wskaźnikiem właśnie, który pokaże, że nam powstał wodorotlenek. Dobra, macie wszystko. Tu mam metaliczny sód. Zobaczcie, sód taki, Na. Tu mam wodę, którą sobie właśnie, zobaczcie, nalewam. Nieźle, co? Spodziewaliście się, że będę wodę nalewał do tego? Tutaj to się nazywa szalka Petriego, do czego nalewam tą wodę. Tyle styknie. Ok. Fenoloftaleina. Wskaźnik dla zasad, czyli dla wodorotlenków, która jest bezbarwna. Zobaczcie, jak ładnie widać, że jest bezbarwna. I dodawam sobie do wody. Tutaj. Starczy. Nie potrzeba tego dużo. Dobra, to mamy. Mam przygotowane już miejsce, w którym to doświadczenie będzie zachodziło. Tu. A teraz potrzebuję ten metaliczny sód. To jest ciekawe, bo metaliczny sód jest bardzo reaktywny, jest w grupie pierwszej i jest trzymany pod naftą. Widzicie, że on jest zalany czymś, jest zalany naftą po to, żeby nie reagował z powietrzem i z wodą, która zawarta jest w powietrzu, bo mogłoby być niebezpiecznie. Więc ja muszę go stamtąd sobie wyłowić kawałek i przeciąć. I resztę wsadzić z powrotem. Nie mogę go wrzucić też za dużo, bo ta reakcja wcale nie jest taka też super bezpieczna, dlatego się to ogranicza się ilość sodu, który wrzucę sobie tutaj na... O, ten jest kawałek taki nawet na propsie. O, proszę. Widzicie? Tak, żebyście widzieli jak łowię. Tutaj jest to. Muszę go tutaj tylko jakoś... A, i wychodzi. O, już go mam chyba. Mam nadzieję, że go mam. Ach, to tak na go. Jest, dobra? Tak, więc to sobie na razie zakręcę. Mamy sobie tutaj ten nasz kawałek sodu. Patrzcie, tutaj jest. Tu, o. Muszę go oczyścić z tej nafty. Tak jest, zabarwi się na malinowo fenoloftaleina, macie rację. To będzie dowód na to, że powstała tam zasada. Tu mam wodę. Fenoloftaleina jest tylko wskaźnikiem, ona jest tylko dodatkiem po to, żebyście coś widzieli. A tu mam metal z grupy pierwszej, który z wodą reaguje, bo przypominam wam, że wszystkie reagują z grupy pierwszej, poza czym? Wszystkie z grupy pierwszej i z grupy drugiej, poza berylem i magnezem. Ja sobie przetnę to na dwa kawałki. Ok. Zobaczcie, że po przecięciu pojawia się taki metaliczny połysk. Nie wiem, czy wy widzicie, wy tego nie widzicie. O, widzicie? Mam. Tu jest atom sodu, znaczy atom bryłka sodu i teraz uwaga, Rzucimy ją sobie tutaj na tą wodę. Zobaczcie, co się będzie działo tak od razu. Patrzcie. Widzicie? Fioletowy kolor się pojawił. Kulka pływa. Jak to możliwe, że ta kulka pływa, że ten metal nie tonie? Nie? Dużo fioletowego koloru. Może będziecie widzieli jakieś iskierki nawet. Nie słyszycie może dobrze tego, ale to wszystko syczy. Tak, poza magnezem i berylem. I ta bryłka sodu sobie pływa, zobaczcie, odbija się i wcale nie tonie. Jest jak poduszkowiec. Pytanie, na czym ona się unosi? Na wodorze, który w wyniku tej reakcji również powstaje. Dobra. Rzućmy od razu ten drugi kawałek. Ok. No, widzicie? Jaki wariat? Sód z wodą. Woda zrobiła się fioletowa od fenoloftaleiny, którą tam wlałem jako wskaźnik. Ta fenoloftaleina po prostu udowodniła nam, że pojawiła się tam zasada. Bo fenoloftaleina zmienia kolor z bezbarwnej na malinową, czy też fioletową pod wpływem tylko zasad. Czyli ta zasada tutaj musi być, bo inaczej by się po prostu kolor nie zmienił. Sód, zobaczcie, jest coraz mniejszy. Ten kawałek zaraz przereaguje z wodą całkowicie. O, zobaczcie, został, przykleił się nam do boku szalki Petriego. Spróbuję go. O. No, nie uciekaj. Dobra, jest, widzicie? Udało się. Pamiętajcie, że nam się wszystko, jakby ten sód się unosił na wodzie, na poduszce z wodoru. Teraz wam przypomnę, jak to było w reakcji chemicznej. O, dobra. Jestem. Patrzcie, to zrobiliśmy tą reakcję teraz przed chwilą. Zobaczcie, sód położyłem na wodę, zachodziła reakcja. Pod wpływem tej substancji fenoloftaleina nam się zabarwiała na malinowy kolor, a ten sód nie tonął, bo na styczności wody z tą bryłką sodu wydzielał się wodór, który unosił tą bryłkę sodu i ona sobie po prostu pływała, zachodziła reakcja, a wodór się nam ładnie wydzielał. Mały, ale wariat, tak. Dobra, widzicie, otrzymaliśmy wodorotlenek sodu. Ja pójdę to teraz od razu sobie tu wylać. Podoba wam się? Wiem, że długie są te live'y, ale... mam nadzieję, że jestem dosyć do nich dobrze przygotowany i was aż tak strasznie nie nudzę. No dobra. Dajcie mi feedback. Nie? Że jest fajnie. Albo jak coś robię źle, to też mi napiszcie słabe, ale pan nudzi, ziew. Macie prawo. A ja mam prawo nudzić, chociaż nie lubię. Jedziemy dalej. Drugi wodorotlenek. Pierwszy wodorotlenek sodu macie za sobą. Teraz wodorotlenek potasu. No jest bardzo prosty, bo jest bardzo podobny do wodorotlenku sodu, no bo potas i sód leżą w tej samej grupie, więc w zasadzie zobaczcie. NaOH to był tamten, a teraz potas i OH. Potas jest jednowartościowy, OH jest również jednowartościowe. Wzór strukturalny tu. Wzór strukturalny potas. Jedną łapką trzyma tlen, a ten trzyma wodór, KOH. I tyle. Easy. Teraz uwaga, otrzymajmy sobie też tą substancję. Już nie będę na żywo tego robił, bo nie mam potasu jako takiej próbki, ale potas jest bardziej aktywny, bo jest niżej w grupie niż sód i on położony na wodę pali się. Przy sodzie czasami widać zaiskrzenie, a przy potasie on cały czas się pali. Pływa po wodzie, reaguje i... nie mogę przynieść zupy. A, to smacznej zupy. Jaka? Też bym coś ciepłego sobie wypychał. Pójdę sobie za chwilę jakąś, zrobiłem przerwę i pójdę sobie herbatę zalać jeszcze jedną, bo gaducha jest taka, że wiecie. Tak, i potas tam pali się i pływa sobie po wodzie i reakcja zachodzi. Więc mamy metal. Nasz metal to jest potas plus woda. Daje wodorotlenek, czyli KOH. I wydziela się wodór. Strzałka do góry oznacza, że on jest gazem. On unosi potem, nie? To nasz metal. Ogórkowa, o, lubię. Zazdraszczam. Potas, tu jest jeden atom potasu, tu jest jeden atom potasu, tu są dwa atomy wodoru, tu są trzy atomy wodoru. No to tu jest za mało, mnożę razy 2, mam teraz 4 atomy wodoru tutaj. Po stronie produktów mam 3, żeby były 4 mnożę to razy 2. Uzupełniam potas, też żeby się zgadzał, jest wszystko ok. Dwa tleny i tutaj dwa tleny. I mamy to za sobą. Teraz tlenek metalu. Tlenek potasu, K jest jednowartościowy tlen, w tlenkach jest dwuwartościowy. O, czekajcie, to nieładnie. Nieładnie mi to wyszło. O, jest, dobra. I mamy taki wzór K2O plus woda H2O daje mi KOH, czyli wodorotlenek potasu. Dwa atomy potasu, tu jest jeden atom potasu, więc mnożę razy 2. Dwa atomy wodoru, tu są dwa atomy wodoru, więc jest ok. Dwa atomy tlenu, tu też są dwa atomy tlenu. Zgadza się. Tutaj cudów wam nie opowiem, wodorotlenek potasu za nami. Jedźmy dalej. A dalej przed nami wodorotlenek wapnia. Wodorotlenek wapnia. Wapń leży w grupie drugiej układu okresowego, więc jest dwuwartościowy. Ca jest dwuwartościowe, OH jest zawsze jednowartościowe, więc widać, że tutaj już trzeba coś zrobić, czyli zapisać coś za nawiasem, czyli tą dwójkę. Ta dwójka wzięła się stąd. Wzór strukturalny. Wapń ma dwie łapki, czyli trzyma dwie grupy wodorotlenowe. Jest dwuwartościowy. Otrzymywanie. On leży w grupie drugiej, zgadza się, ale nie jest ani berylem, ani magnezem, więc metoda pierwsza na niego działa. Tylko nie jest tak gwałtowna jak w przypadku na przykład sodu. Ca, metal czysty, czyli po prostu wapń, wrzucam do wody, zachodzi reakcja, powstaje mi wodorotlenek, CaOH dwa razy wzięte i wodór się wydziela. Uzupełnia tą reakcję. Jeden atom wapnia, tu jest też jeden atom wapnia. Dwa atomy wodoru, tu też są dwa atomy wodoru. Jeden atom, tu są dwa atomy wodoru, tu są cztery atomy wodoru. Zobaczcie, tu dwa i tu dwa, to są cztery. No to tutaj mnożę razy 2. Dwa atomy tlenu, dwa atomy tlenu. Mamy to. I druga metoda, tlenek metalu, czyli Ca jest dwuwartościowe i tlen jest dwuwartościowy plus woda. No, daje mi CaOH dwa razy wzięte, czyli wodorotlenek wapnia po prostu. Sam wodorotlenek. Tu jest jeden atom wapnia, tu jest jeden atom wapnia, tu są dwa atomy wodoru, tu są dwa atomy wodoru, dwa tleny i tu też są dwa atomy tlenu. Zgadza się. Wodorotlenek wapnia jest substancją, która nazywa się również wapnem gaszonym. To jest jej taka nazwa zwyczajowa, czyli to możemy też nazwać sobie wapno gaszone. Wapno gaszone. I to wapno gaszone powstaje z czegoś, co nazywa się tlenek wapnia, ale też ta substancja bywa nazywana wapno palone. Wapno palone. No i jak ugasimy wapno palone wodą, no to utrzymujemy wapno gaszone. Tak kiedyś na budowie się po prostu tworzyło składniki zaprawy murarskie i stamtąd wzięły się nazwy wapno palone i wapno gaszone. Jest taka nazwa dosyć budowlana. Nie do końca chemiczna, ale budowlana, więc gdzieś tam w języku potocznym może być używana wapno palone i wapno gaszone. Do której dzisiaj? Do której mogę, czy do której planuję? Nie wiem. Jeszcze chwilę. Zostało nam, no trochę zostało, ale już jesteśmy na wodorotlenkach, więc będzie dobrze. Dobra. Wodorotlenek baru przed nami teraz. Podobny do wodorotlenku wapnia, więc ja będę pisał. Bar jest również w grupie drugiej, jest dwuwartościowy, OH jest jednowartościowe, więc spisuję to sobie na krzyż. Mam taki wzór sumaryczny. Bar ma dwie łapki. OH. I tutaj też. I otrzymywanie jest następujące. Bar plus woda. Reakcja zachodzi, bo jest w grupie drugiej, ale nie jest berylem ani magnezem. Otrzymujemy wodorotlenek baru plus wodór H2 ze strzałką do góry. Uzupełniam. Jeden atom baru, jeden atom baru. Dwa atomy wodoru, tu są 4, 2 i 2, więc tu mnożę razy 2. Dwa tleny i tu są dwa tleny. Zgadza się. Tlenek metalu, czyli BaO. To jest dwuwartościowe, plus woda daje mi BaOH dwa razy wzięte. I wszystko się zgadza. Ja wam przypominam, jakbyście chcieli mi pomóc trochę, mam takiego challenge dla was, bo ja chcę dotrzeć do jak największej ilości osób. Wybaczcie, coś mam nie tak z okiem dzisiaj. Chyba mnie zawiało i coś mi tam. Mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, co robię. Został miesiąc do egzaminów gimnazjalnych i chodzi mi o to, żeby jak najwięcej osób z tego mogło skorzystać. Czy to teraz, czy w przyszłości. Więc jeżeli poszerzymy te zasięgi, no to jest szansa na to, że więcej osób zdobędzie te kilka punktów na egzaminie gimnazjalnym. Nie? Więc jak możecie, to powiedzcie, że jest coś takiego, niech polubią, a ja wtedy odwdzięczę się Wam tak jak potrafię, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że coś takiego w ogóle istnieje. Okay? I tak jest sporo, to jest dla mnie ogromny sukces, ale dzięki Waszej pomocy może być lepiej. Liczę na Was. Dobra, wodorotlenek baru za nami. Taką ma postać, taki proszek. I teraz wodorotlenek glinu. Wodorotlenek glinu wygląda w następujący sposób. Glin jest trójwartościowy. Raz, dwa, trzy. OH jest jednowartościowe, czyli spisujemy na krzyż, czyli ALOH3. To jest jego wzór sumaryczny. Glin ma trzy łapki i trzyma sobie trzy grupy wodorotlenkowe. I teraz jest taka ciekawostka, ponieważ wodorotlenek glinu jest substancją nierozpuszczalną w wodzie. I te substancje otrzymujemy zupełnie inną metodą. Tak wygląda sobie wodorotlenek glinu. Otrzymujemy je za pomocą metody strącania wodorotlenków, czy też soli. Potem się dowiecie, że przy okazji otrzymywania soli ta metoda tak naprawdę tam powstaje, znaczy ona tam wraca. I tak naprawdę wystarczy się nauczyć, że te substancje, które są wymagane, otrzymuje się z chlorków, na przykład chlorku glinu, bo chlorek glinu jest rozpuszczalny w wodzie. Czyli napiszmy sobie jego wzór AlCl3, bo to jest jednowartościowe, to jest trój. Dzisiaj o tłuszczach nie. To w trzeciej klasie dopiero będzie. To będzie ostatni live, albo przedostatni, albo no ostatni, na ostatni. Wodorotlenek sodu, NaOH, tak, jakiś mocny wodorotlenek, może być wodorotlenek sodu. I w ten sposób powstaje nam, bo to zachodzi reakcja wymiany, zobaczcie. Tu się wymienia. Grupa OH przyczepia się do glinu, a Cl do tego sodu. I powstaje nam AlOH 3 razy wzięte i to jest osad, tak, taki właśnie galaretowaty, plus chlorek sodu, NaCl. Ponieważ tu były 3 atomy chloru, no to tu też muszę mieć 3 atomy chloru, więc wpisuję dużą trójkę. Ponieważ teraz mam tu 3 atomy sodu, a tu mam 1, no to też wpisuję dużą trójkę. Teraz zobaczcie, zgadzają mi się OH. Tu jest... Czekajcie, coś mi się... O? Dobra, coś mi się zwiesił tablet. Tu mam 3 grupy OH, tu też mam 3 grupy OH, więc wszystko śmiga. I tak otrzymuje się tą metodą wodorotlenek glinu. Wodorotlenek miedzi 2, to też jest z tych substancji, która jest nierozpuszczalna, galarytowaty niebieski osad. Miedzi 2, czyli Cu, dwuwartościowe, OH, jednowartościowe, czyli to spisuję na krzyż. Jasne, pisz, Ola, bardzo dobry pomysł. Jak masz jakieś pytania, to pisz na wiadomościach, to Ci odpowiem, jeżeli chcesz coś wiedzieć więcej. Miedź jest dwuwartościowa, czyli ma 2 łapki, okay? I trzyma 2 grupy wodorotlenkowe. Dobra, to jest też substancja nierozpuszczalna, czyli też stosujemy tamtą metodę. Czyli bierzemy sobie chlorek miedzi 2, CuCl, to jest chlorek, jest jednowartościowy w chlorkach, chlor w chlorkach jest jednowartościowy, miedź jest dwuwartościowa, czyli takie coś. I to jest rozpuszczalne w wodzie, plus NaOH. I znowu zachodzi reakcja wymiany, powstaje nam CuOH 2 razy wzięte i to jest osad. I wydziela się nam NaCl. Żeby to uzupełnić, muszę tu wpisać 2, teraz będzie się wszystko zgadzało. I też tu muszę wpisać 2, żeby się wszystko zgadzało. O, teraz będzie git. Jedźmy dalej. Bo już te wodorotlenki są nudne, nie? Ale to już jest ostatni. No całe szczęście. Wodorotlenek żelaza 3 Fe, trójwartościowe. Bo chodzi o to, że wy tych wzorów wodorotlenków nie musicie uczyć się na pamięć. Bo wystarczy po prostu, wiecie, złożyć to sobie. Fe jest trójwartościowe, no bo to bierz sobie z nazwy. OH jedno, no bo grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartościowa, bo dlaczego tak jest? Bo z jednej strony tlen trzyma wodór, a z drugiej strony ma łapkę wolną i on może chwycić tylko jedną rzecz, więc jest jednowartościowa grupa OH, zawsze. Więc spisujemy na krzyż, czyli pojawia się nawias i za nawiasem trójka. I mamy Fe i 3 grupy OH. Raz, dwa, trzy i jest. Dobra. Metoda otrzymywania. To jest taki brunatny osad. Jeden ze składników rdzy to jest na przykład wodorotlenek żelaza. FeCl3, czyli chlorek żelaza 3, substancja rozpuszczalna, plus NaOH, czyli wodorotlenek sodu, daje mi właśnie w wyniku reakcji wymiany, daje mi FeOH 3 razy wzięte i strzałka w dół, plus NaCl. No i znowu, 1 atom żelaza, 1 atom żelaza, 3 atomy chloru, tu jest 1 atom chloru, więc mnożę razy 3, czyli dużą trójkę wpisuję. Tu mam 1 atom sodu, tu mam 3 atomy sodu, więc mnożę razy 3. Tu mam 3OH i tu też jest 3OH. Działa. Jest. Wodorotlenki za nami. Teraz powiemy sobie o zasadach. Słuchajcie, co to są zasady? Zasady to są substancje, które rozpuszczają się w wodzie, wodorotlenki, które są rozpuszczalne w wodzie. Oczywiście nie musicie tego sprawdzać w żaden sposób, brać sobie ze sobą tam wody i wsypywać i patrzeć, czy się rozpuszcza, tylko korzystacie na co dzień z czegoś, co nazywa się tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli. Na razie tylko będziemy korzystali tylko z tej linijki, zobaczcie, tylko z tej, bo tu jest grupa OH-, więc tylko ta linijka nas interesuje, bo wszystko to są wodorotlenki. I teraz sprawdzamy, które z nich to możemy nazwać zasadami. Zasadami możemy nazwać tylko te, które mają literkę R, bo zgodnie z legendą, nie ma legendy? Jest legenda tutaj. R to substancja rozpuszczalna w wodzie, N to substancja nierozpuszczalna w wodzie, T trudno. Czyli mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, akurat tutaj są 4 zasady, 5, przepraszam, lit, sód, potas, stront i bar. I wyjątek NH4OH też jest zasadą, to jest zasada amonowa, ale nie jest wodorotlenkiem. Dlaczego nie jest wodorotlenkiem? Bo wodorotlenek ma w sobie metal i OH, a NH4 to jest azot i wodór, więc nie spełnia zasad na wodorotlenek, ale uwaga, ma takie same właściwości jak na przykład NaOH, tak? Czyli dysocjuje na kation i anion, więc jest, z punktu widzenia chemicznego jest zasadą. Czyli też możemy inaczej sobie nazywać wodorotlenek sodu, to też możemy na nią mówić zasada sodowa. Ale już nie możemy powiedzieć na przykład na wodorotlenek magnezu, nie możemy powiedzieć zasada magnezowa, bo zobaczcie, wodorotlenek magnezu jest nierozpuszczalny w wodzie, więc nie jest zasadą, ale jest wodorotlenkiem. Mam nadzieję, że to rozumiecie. A to było mi potrzebne tylko po to, żeby przejść sobie do drugiej dzisiaj dysocjacji jonowej. Na początku były kwasy, a teraz będą wodorotlenki i też jest to łatwe. Słuchajcie, co to jest dysocjacja jonowa zasad? Jest to rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie, czyli tych z R-ką, na kationy metalu i aniony grup wodorotlenkowych pod wpływem wody. Tak jest ten ogólny zapis, można się go uczyć jak potrzebujecie, ja od moich uczniów tego nie wymagam. Oni mają umieć napisać równanie reakcji dysocjacji. Teraz jak sobie z takim czymś poradzić? Jeżeli macie wodorotlenek sodu i macie napisać jego równanie reakcji dysocjacji, to piszecie sobie wzór wodorotlenku sodu NaOH i tak, strzałeczka w jedną stronę, tak? I teraz uwaga, bo to jest mocny wodorotlenek, ma literkę R, więc się rozpuszcza całkowicie, jest mocną zasadą, nie wodorotlenkiem. I teraz patrzymy sobie, pamiętacie w kwasach patrzyliśmy sobie na tą cyferkę przy H, H2 albo HNO3, to ta cyferka przy H mówiła nam ile plusów i minusów, a tu uwaga na co patrzymy, na tą literkę, znaczy na cyferkę, przepraszam, czy tutaj jest jakaś cyfra. Jeżeli nie ma, to ani tu nic nie piszemy, czyli uwaga, tutaj nie ma, czyli co robimy? Kation metalu, czyli Na z jednym plusikiem, plus anion OH-. I wszystko. Nie ma tu ani tu nie ma cyfry, ani tu nie ma cyfry. Wodorotlenek baru. Sprawdzam, to jest ważne. Dlaczego to jest ważne? Bo muszę sprawdzić, czy ta substancja jest w ogóle rozpuszczalna w wodzie. No bo jak jest nierozpuszczalna w wodzie, to dysocjacja nie zachodzi. Czyli pamiętajcie, wodorotlenek sodu jest rozpuszczalny w wodzie, teraz wodorotlenek baru był. Ba i OH- jest rozpuszczalny w wodzie, czyli mogę napisać reakcję dysocjacji jonowej. Proszę bardzo. Ba jest dwuwartościowe, OH jest jednowartościowe, więc to jest mój wzór wodorotlenku baru. Strzałka na strzałce piszemy H2, bo to jest dysocjacja. I teraz uwaga, tu już jest cyferka. Czyli jeżeli tu jest cyfra, to musi być Ba2+, ok? Stąd się pisało tą dwójkę i 2 sztuki OH-. To też jest. Jak ja mam to zrobić, żebyście to jeszcze tu. O, może tak zrobię. Ok? Kumacie bazę? Łatwa rzecz. Patrzycie na tą cyfrę. I ostatni wodorotlenek potasu. KOH. Patrzę, czy rozpuszcza się w wodzie. Czyli tabela rozpuszczalności. Tak, jest rozpuszczalny w wodzie wodorotlenek potasu, czyli jest zasadą, czyli dysocjuje na, uwaga, K+, bo tu nie ma żadnej cyferki, plus 1 OH-, bo tu też nie ma żadnej cyferki. Co w przypadku, kiedy byłaby substancja, która nie dysocjuje? Czyli gdyby nauczyciel był złośliwy. Ja bywam, więc może wasi nauczyciele też bywają złośliwi. Uwaga, substancja nierozpuszczalna w wodzie, ją oznacza się w ten sposób. Na przykład niech będzie MgOH. Takie coś mielibyście do napisania. To teraz matematycznie to wszystko się zgadza. Tu dwójkę bym sobie napisał, tam Mg2+, i 2OH-. Niby wszystko ok, ale uwaga, nie możecie tego pisać, nie sprawdzając tego. I co się okazuje? Magnez, wodorotlenek magnezu nie rozpuszcza się w wodzie, czyli nie dysocjuje, czyli nie jest zasadą. Czyli jak to zapisać, żeby dostać maksa punktów? Piszecie na strzałce H2O i przekreślacie strzałkę. W chemii przekreślona strzałka oznacza reakcja nie zachodzi. Jeżeli zostawisz puste miejsce, to może ci nauczyciel nie zaliczyć. Ja bym nie zaliczył, bo dopiero przekreślona strzałka oznacza, oznacza to, że wiesz, o co chodzi i dlaczego tak, a nie inaczej. Dobra, czyli dysocjacja jonowa zasad za nami. pH. pH znacie pewnie z reklam telewizyjnych, na przykład pH gumy do rzucia 5,5, które tam przywraca pH w twoich ustach. Kiedyś była taka reklama też z mydłem, marki DAF bodajże, też reklamowali, że idealne pH dla twojej skóry itd., itd. To jest taka nazwa, która tak naprawdę oznacza co? Stężenie jonów wodorowych, H+, w danej substancji. Teraz wyobraźcie sobie, że macie wodę. W wodzie ilość jonów H+ i OH- jest taka sama. Czyli woda jest obojętna. Czyli gdybyście teraz mogli sobie zbadać odczyn wody, to woda wyjdzie wam obojętna, czyli jego odczyn wyjdzie 7. Taka jest dokładnie wartość. Jeżeli dodacie do tej wody trochę kwasu, na przykład z cytryny, octu albo czegokolwiek innego, to nagle ten kwas, przypominam wam z definicji, kwas w wodzie dysocjuje na kationy wodoru H+, i resztę kwasową. I teraz nagle się okaże, że ty dodajesz H+. I te H+ powodują, że nasze pH, nasz odczyn idzie w tą stronę. Okay? Im więcej tych H+, tym mamy mocniejszy kwas. Czyli jesteśmy bliżej tej strony, tutaj 0, 1. Im mniej tych H+, czyli tylko trochę dodałeś tego kwasu, tym oczywiście odczyn będzie delikatnie kwaśny. W drugą stronę, jeżeli weźmiesz sobie zasadę, czyli na przykład wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, albo na przykład trochę mydła i rozpuścisz je w wodzie, to w tym momencie tam będzie więcej jonów OH-, bo zasada daje OH-, bo dysocjuje na aniony OH-, czyli aniony wodorotlenkowe i kationy metalu. I teraz jeżeli jest więcej OH-, to wtedy idziecie w stronę tutaj odczynu zasadowego. I będzie wam się pojawiał właśnie takie wartości, będą wam się pojawiały. Jak się bada pH? Za pomocą czegoś, co nazywamy wskaźnikami. Można oczywiście, też są specjalne takie urządzenia, tu sobie poczaruję, urządzenia elektroniczne, które po prostu moczy się taką specjalną elektrodę i wam wychodzi wynik od razu, czy to będzie 6,2 czy 7,4. Co jest ważne, też ważne jest to, żebyście wiedzieli, że jak coś już ma 7,1 pH, to już jest lekka zasada, ale nigdy nie substancja obojętna. Substancja obojętna ma tylko 7,0000. Okay? 6,9 to będzie bardzo słaby kwas na przykład, ale już nie będzie substancją obojętną. Dobra, no i teraz mamy trzy takie podstawowe wskaźniki, które powinniście znać, bo wskaźnik to jest substancja zmieniająca kolor pod wpływem roztworu odpowiednim pH, czyli albo pod wpływem substancji o odczynie kwaśnym, albo pod wpływem substancji o odczynie zasadowym. Już dzisiaj jedna się pojawiła, taka substancja, i to była fenoloftaleina, a jeszcze będzie oranż metylowy i będzie uniwersalny papierek wskaźnikowy, dobra? Czyli przechodzimy sobie znowu do doświadczenia, ja muszę przygotować sobie, mam tam probóweczki. I tu wszędzie jest teraz woda. Ja teraz tutaj dodam roztworu wodorotlenku NaOH, czyli wodorotlenku sodu, czyli zasady, tylko trochę. Dam tutaj, nie potrzebuję dużo. Czyli dodaję teraz jonów OH-, zobaczcie. Jest woda, więc ja dodaję teraz OH-. Troszkę dodałem, nie jest to potrzebna duża ilość. Tu jest woda, jeszcze raz przypominam wam, i tu zostawiam sobie wodę czystą, a tu wleję kwas, odrobinę kwasu. Cyk, wlewam odrobinę kwasu. Ok, jest kwas. I teraz nie jesteście w stanie tego w żaden sposób rozpoznać, gdzie jest co. Jak ja bym to teraz pomieszał, to byście też nie wiedzieli, gdzie jest co. Dlatego używa się wskaźników, które mają nam to pokazać. Pierwszym wskaźnikiem, który chcę wam pokazać, tym najbardziej popularnym, jest uniwersalny papierek wskaźnikowy, który już wam pokazałem, że w wodzie nie zmienia koloru. On jest żółty, on jest nasączony pewnym wskaźnikiem, ale on w tych substancjach się zmienia. Tutaj mamy zasadę i bardzo delikatną, co prawda, zasadę. Wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej. Żebyście ten kolor widzieli intensywnie, to ja wsadzę papierek wskaźnikowy, to był kwas, a tu jest NaOH. To ja wsadzę sobie ten papierek wskaźnikowy od razu tutaj, zobaczcie. Do roztworu zasady, zobaczcie, co się stanie. Momentalnie... A? Patrzcie, widzicie? Pojawił się nam taki paseczek, nie? Koloru niebieskiego. Czyli zmienił się kolor na niebieski pod wpływem zasad, czy też zielony, zielony bardziej chyba, a w kwasach ten uniwersalny papierek wskaźnikowy, tak, tu mam kwas solny, zobaczcie, i zmieniam, wkładam papierek wskaźnikowy, żeby się trochę nasączył i on w kwasach zmienia się, tutaj mam delikatny bardzo kwas, zmienił się na kolor różowy. Wow, nie? No tak, wiem, że to nie jest jakieś tam szokujące dla Was, ale zobaczcie, że no, wyraźnie widać trzy różne kolory. Taki jest, to jest w pudełku, taki żółty, taki jest w kwasie, czerwony, im mocniejszy kwas, tym bardziej czerwony, a taki będzie robił się w zasadach. Papierek wskaźnikowy, uniwersalny to jest. No ale to było w miarę takie nudne, to teraz sobie pokażemy wskaźniki takie oryginalne. Fenoloftaleina, widzieliście, że ona jest bezbarwna i ja do tej pierwszej wody dodam fenoloftaleinę, żeby Wam pokazać, że faktycznie ona jest bezbarwna i nie zmienia koloru pod wpływem wody. To jest fenoloftaleina, bezbarwna, cyk, proszę bardzo. Nic się nie stało. Uwaga, nadal ta sama fenoloftaleina i teraz do próbówki tutaj, gdzie było NaOH dodane, wodorotlenek sodu. Proszę, zobaczcie. O, proszę bardzo. Momentalnie jedna kropelka tej fenoloftaleiny spowodowała, że zabarwiła mi się ta fenoloftaleina na malinowy kolor. Dlaczego się zabarwiła na malinowy kolor? Bo tutaj jest zasada. Tu nie ma zasady, tu jest woda czysta. Więc tutaj jest OH-, więc zmienia kolor, więc to zmienia kolor fenoloftaleiny na malinowy. I teraz drugim wskaźnikiem, który chcę Wam pokazać, jest oranż metylowy. Mam go tutaj. I oranż metylowy, jak sama nazwa wskazuje, jest pomarańczowy, więc wlewam sobie go tutaj do wody. Teraz tu jest czysta woda. Ok, cyk. A dalej, trochę tego oranżu potrzebuję. Oj, trochę. Pomarańczowy jest, jest. I teraz ten sam oranż metylowy wlewam sobie do kwasu. Zobaczcie, co się stanie. Oranż metylowy jest wskaźnikiem tylko dla kwasu, fenoloftalina była tylko dla zasad, a oranż metylowy w kwasach zmienia swój kolor na tadam, czerwony. Czyli zobaczcie, że to jest ta sama substancja, która w wodzie wygląda tak, a w kwasach wygląda tak. I w ten sposób za pomocą tej substancji możemy sobie rozróżnić, czy mam kwas, czy może nie mam tego kwasu. Z kolei fenoloftalina w wodzie wygląda tak, jest bezbarwna, a w zasadach zmienia swój kolor na malinowy. Taram. Tak to można zrobić. A teraz poczarujemy. Zobaczymy, czy się udadzą czary, bo zazwyczaj tak robię, ale tak w trochę większej skali. Tu jest zasada. Przeciwieństwem do zasad są kwasy. Tak samo jak na przykład byście chcieli, macie na przykład glebę, nie wiem, na ogródku zasadową i chcecie coś posadzić, co lubi glebę kwaśną, to musicie kupić nawozy o przeciwnym pH, o przeciwnym odczynie. Czyli na przykład wchodzicie do sklepu ogrodniczego i chcecie zmienić zasadową glebę na kwaśną, to nie kupujecie obojętnej gleby, znaczy obojętnego nawozu, tylko nawóz kwaśny. Tu mam kwas. Zobaczmy, co się stanie, jak doleję sobie kwas do tej probówki z zasadą. Uwaga, sprawdźmy, co się stanie z fenoloftaleiną. Taram. Zlikwidowałem teraz kwas, znaczy kwas zlikwidował teraz zasadę tutaj i nie, fenoloftalina straciła swój kolor. Już nie jest malinowa, ale ona tam jest nadal, tylko po prostu nie zmienia swojego koloru na malinowy, no bo dlaczego miałaby to robić? No dobra, ale to skoro nie zmienia swojego koloru na malinowy, to zobaczmy, co się stanie, skoro teraz doleję do tego jeszcze więcej zasady. Mam nadzieję, że próbówki mi starcza, wypatrzcie, co się dzieje. Teraz dolewam zasady, czyli NaOH z powrotem dolewam. I widzicie, kwas był mocny. Kwas był mocny, nie wygrał z wodorotlenkiem sodu, ale to nic. Obejdziemy ten myk. Czekajcie, trochę odleję, bo próbówka już mi się po prostu skończyła. Trochę sobie odleję. Zobaczymy, czy się uda. Doleję jeszcze więcej tej zasady. Zobaczmy, sprawdźmy, co się stanie. Uwaga, dolewam więcej zasady. No, uda się? Czy już fenolftalinę teraz wylałem? Teraz już nie wiem, co zrobiłem. Dodajmy fenoloftaliny, sprawdźcie, bo mogłem mieć bardzo mocny kwas, który teraz, wiecie, nie został zneutralizowany. Mogło tak być. Albo mogłem... No, faktycznie, tego kwasu tam jest dużo. I on mi nie został zneutralizowany. To znaczy, że mogę dolewać więcej. Tylko próbówka, widzicie, już się kończy. Ale no spróbujmy. Muszę znaleźć taki złoty punkt, w którym po prostu znowu zasada wygra z wodorotlenkiem. Znaczy zasada wygra z kwasem, przepraszam, już się mylę. O, właśnie, zobaczcie. A, przegrywa. Widzicie? Reakcja zachodzi, ale jeszcze nie do końca. Spróbujmy dolać jeszcze trochę. Mam nadzieję, że to wszystko widzicie. Uwaga, dolewam zasady. I jeszcze... O, dobra. Czyli ona teraz zneutralizowała kwas, ale tu cały czas walczy. Widzicie? Ta fenoloftalina jeszcze nie jest pewna, czy, czy ta reakcja, kto wygrywa. Czy wygrywa kwas, czy OH- wygrywa, czy H+. Zobaczcie, że tu cały czas ta reakcja zachodzi, a fenoloftalina tak nie jest zdecydowana. Ona się zabarwiła na malinowo, ale zobaczcie, że to wszystko się teraz odbarwia. Nie? Bo tu cały czas mam kwas i zasadę i ta reakcja między nimi zachodzi. One się teraz neutralizują, zobojętniają. Tak naprawdę to, co teraz tutaj powstaje, to jest sól kuchenna. Ale o tym wam więcej opowiem przy okazji soli. No, dobra. To jest tu. A to teraz zabawmy się, co się stanie w takim razie, jak dodam wodorotlenek do kwasu. Tu był kwas, pamiętacie? Oraż metalowy zmienił się w kwasie na czerwono. Dodam wodorotlenek, coś przeciwnego dla kwasu. Uwaga, sprawdzamy. Uwaga, leję więcej. Próbuję neutralizować kwas. Zobaczcie, co się dzieje z kolorem. No, probówka mi się znowu kończy, ale... Zobaczcie. Nasz wodorotlenek próbuje walczyć z tym kwasem i widzimy, że reakcja zachodzi. Zobaczcie, tu się oranż metylowy odbarwił i cały czas reakcja zachodzi, ale jeszcze próbuje, widzicie, no tu się cały czas coś dzieje ciekawego. Jeszcze trochę brakuje tego wodorotlenku, żeby ta reakcja się skończyła i zaszła w 100%, ale widzimy, że ten kolor cały czas jakby się zmienia. Ja bym musiał mieć coś z tyłu białego. Najlepiej będzie widać to tu. Zobaczcie, jeszcze jest czerwony, nie? Czy jeszcze brakuje trochę wodorotlenku, to nic. Jak brakuje miejsca, to ja sobie miejsce zrobię. Bo brakuje już miejsca, żeby nie mogę brać więcej wodorotlenku, ale to nic. Miejsce to nie problem. Zrobiliśmy miejsce. Dolewamy więcej wodorotlenku. Próbujemy pokonać kwas. Próbujemy pokonać H+, dolewając OH-, czyli dolewając zasadę. Zobaczmy. Kiedy to się stanie? Po wskaźniku to widać dobrze. To się dzieje. Zobaczcie, widzicie? Tutaj żółty, czyli oranż metylowy, tutaj już odbarwił się, ale na dole jeszcze jest kwas, jeszcze reakcja na dole nie zaszła. Na dole jest cały czas czerwony. Czyli znowu pokażę wam kolory. O, widzicie? Tam coś cały czas zachodzi reakcja. Cały czas coś się dzieje. No to jeszcze trochę dolejemy. Żeby tak, wiecie, przegiąć z tym OH-. I myślę, że teraz już powinno się być wszystko ok. Zobaczcie, stawiam. I już czerwony nie jest, ale zobaczcie, jak ładnie tutaj te kolorki się pracują. Widzicie, cały czas reakcja zachodzi. Oranż metylowy, zobaczcie, cały czas tutaj jakaś reakcja. Wszystko widać po barwniku, po tym wskaźniku. Co? Widzisz? Widzicie, jak tutaj reakcja zachodzi? Cały czas walczą ze sobą jony OH- i H+. I ten wskaźnik nie jest pewien, czy on ma się zmienić na czerwono, czy na żółto. I tak cały czas coś kombinuje. Cały czas coś kombinuje. Dobra. Czyli tu mamy, zobaczcie, fenoloftaleinę znowu, tu mamy już nie ma tutaj teraz moim zdaniem kwasu, bo oranż metylowy zmienił swój kolor z czerwonego, widzicie, na żółty, na pomarańczowy znowu z powrotem. Dobra, robimy sobie podsumowanie. Co się, Oliwia, dzieje? To się dzieje, nie rozumiem. To się dzieje. Co masz na myśli? Dobra. Dobry wieczór, Dominik. Kończymy już. Podsumowanie i do domu. Trochę sobie to zrobię porządek. Przetrę po tych eksperymentach kolorowych. Bawiliśmy się, pamiętajcie, wskaźnikami teraz i zmieniliśmy sobie pH roztworów. Nie? Bawiliśmy się z zasadowego w kwaśne, zmienialiśmy z kwaśnego w zasadowe i tam te wskaźniki, one nie były zdecydowane, co one mają pokazać, więc dlatego też ich kolor się też zmieniał. Dobra, a my teraz przechodzimy... To się dzieje, aha. Okej, przechodzimy sobie teraz do podsumowania, czyli do pytań z testów gimnazjalnych. Więc tak, pierwsze pytanie. O, dobra. Pierwsze pytanie z testów gimnazjalnych, które dotyczy dzisiejszego tematu. To jest takie zadanie. Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na rysunku. I macie sobie rysunek, gdzie macie 4 próbówki i do tych 4 próbówek dodano fenoloftaleinę. I teraz uwaga, w pierwszej próbówce dodano sód, kuleczkę. Pamiętacie z dzisiejszej lekcji, jak kuleczka sodu się unosiła na wodzie. Potem żelazo, które utonęło. Potem wapń, który też utonął. Potem miedź, który też utonął. Miedź, która też utonęła. I teraz jest pytanie. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo w próbówce 1 i 3. Czyli jest odpowiedź. Tu wiemy, że tu się na malinowo zamieniła i tutaj na 3. Który wniosek z przeprowadzonego doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. W wyniku reakcji każdego metalu z wodą powstają zasady. Nie. Bo zasada to jest coś, co powoduje, że fenoloftalina zmienia się na kolor malinowy. To wtedy wszędzie by się zmieniła na kolor malinowy. Więc odpada. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają kwasy. No jak? Nie mogą powstać kwasy, bo po pierwsze zasady to jest metal O i OH, czyli to jest zasada. Po drugie fenoloftaleina zmienia się na malinowo tylko w zasadach. Ok? Czyli odpada. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady. Tak. Sod i wapń z wodą daje zasadę. Dlatego fenoloftalina zmieniła się na malinowo. W wyniku reakcji żelaza i miedzi powstają kwasy. Nie, odpada. Tak, Oliwia, C. Powstają zasady. Super. Bo tylko zasady zmieniają kolor fenoloftaleiny na malinowy. Dobra, jedziemy dalej. W celu identyfikacji, czyli rozróżnienia wodnych roztworów 3 substancji NaOH, C6H12O6, czyli cukru oraz CH3COOH, czyli octu, zbadano ich odczyn, czyli pH, za pomocą wskaźnika uniwersalnego oraz fenoloftaleiny. Barwy wskaźników w badanych roztworach zapisano w tabeli. Uwaga! Roztwór numer 1 spowodował, że wskaźnik uniwersalny zmienił się na żółty, a fenoloftaleina została bezbarwna. Roztwór numer 2 zmienił wskaźnik uniwersalny na czerwony kolor, a fenoloftaleina została bezbarwna. I roztwór numer 3 zmienił wskaźnik uniwersalny na niebieski, a fenoloftaleina na malinowy. Co się stanie? Powstanie mydło, stearynian sodu, jeżeli połączysz kwas stearynowy i wodorotlenek sodu. I teraz uwaga, macie 2 pytania. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Sorry, bo już widzę, że słyszę, że mi gardło siada. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Do identyfikacji substancji wymienionych w zdaniu, czyli tych 3, wystarczy użyć wskaźnika uniwersalnego. Odpowiedź brzmi tak. Bo zobaczcie, wskaźnik uniwersalny w każdym z tych substancji zmienił się na inny kolor. Widzicie? Żółty, czerwony i niebieski. Czyli prawda. Wystarczy wskaźnik uniwersalny. Dlatego się nazywa uniwersalny. Po użyciu tylko fenoloftaleiny można stwierdzić, że w roztworze 3 znajdowała się substancja o wzorze C6H12O6. Czyli uwaga, jeżeli fenoloftaleina zmienia się na malinowy, to oznaczałoby, że cukier jest zasadowy. Nie jest zasadowy, jest obojętny. Tak, Oliwia, jak zwykle wiedziałaś, fałsz. Tutaj jest fałsz. Prawda? Fałsz. Nie da się stwierdzić, że to jest C6H12O6 za pomocą fenoloftaleiny. Ok? Tutaj na bank jest wodorotlenek sodu, bo tylko on spowoduje zmianę koloru fenoloftaleiny z tych 3. Więc w 3 jest na pewno NaOH, tylko on spowoduje zmianę na malinowy. Drugie zadanie. Uzupełnij zdanie tak, aby opisywało ono właściwości roztworu numer 3. Wybierz odpowiedź A lub B. Jej uzasadnienie 1 albo 2. Wodny roztwór numer 3 ma odczyn kwasowy lub zasadowy, ponieważ w wyniku dysocjacji elektrolitycznej, czyli dysocjacji, o której Was dzisiaj uczyłem, zwiększa się w badanym roztworze stężenie jonów H+ i OH-. No to zastanówmy się. Uwaga, ponieważ wskaźnik uniwersalny zmienia się na kolor niebieski, teraz zobaczcie, to jest nasz wskaźnik uniwersalny, kolor niebieski, czyli mamy po tej stronie, patrzcie tutaj, pH niebieskie, czyli zasadowe. Patrzcie, 12, 13, 14 się zmieniło pH, a zasady dysocjują na, i tu znowu się cofam, patrzcie na co zasady? Na OH-. Czyli już teraz wiem, że w roztworze 3 mamy NaOH, czyli to jest B2. Tak jest, B2. Zasadowy, ponieważ zwiększa się stężenie jonów OH-, NaOH, B2. Dobra. Tu oczywiście prawda i fałsz zaznaczymy sobie. Jeszcze na tym poprzednim zadaniu też sobie zaznaczymy, że w wyniku tej reakcji podpunkt C jest prawidłowy. Dobra. I uwaga, kończymy pomału. Poniżej podano wzory sumaryczne 5 tlenków. Zobaczcie, są tlenki wypisane. SO2, NO2, K2O, CO, SO3. I teraz w każdym z poniższych zdań zawarto informację o jednym z tych tlenków. Wybierz go spośród podanych, zaznacz jedną odpowiedź w każdym wierszu tabeli. W tym tlenku atom niemetalu przyjmuje maksymalną wartościowość. Ważna informacja, atom niemetalu, czyli pierwiastków na czerwono w układzie okresowym. Gdzie mamy niemetal? Tu jest niemetal, tu jest niemetal, tu i tu. Potas to metal, więc odpada. Więc teraz tak, najwyższą maksymalną wartościowość. Tutaj siarka jest czterowartościowa. 4 i 2 się skróciły, więc jest SO2. A siarka maksymalnie może mieć sześciowartościowa, bo leży w szóstej grupie, w 16, przepraszam, w 16 głównej grupie, więc może być maksymalnie sześciowartościowa. Więc tu nie jest maksymalna wartościowość siarki użyta. Azot. Azot w tej substancji, ponieważ ten jest dwuwartościowy, skróciła się wartościowość, bo tu nic nie zapisaliśmy, więc azot też jest tutaj czterowartościowy. Siarka jest czterowartościowa, a azot leży w grupie 15, czyli maksymalnie może być pięciowartościowy, więc to też nie odpada. Tu w ogóle tym się nie zastanawiamy. Tutaj uwaga, dwutlenek węgla to nie jest, bo dwutlenek węgla to jest CO2, to jest tlenek węgla 2, inaczej czad. I tutaj węgiel jest dwuwartościowy, więc sprawdźmy sobie to. Tlen jest dwuwartościowy, więc jaka wartościowość nad siarką by musiała być, żeby wyszedł taki wzór? Tylko taka. Ok? Dobra. Dobrze. Ja nie chcę Wam zasłaniać tych odpowiedzi. To zróbmy sobie teraz tak. W każdym z poniższych, i teraz które? W tlenku najwyższą możliwą wartościowość, czyli odpowiedź E. Tak, bo tu jest najwyższa możliwa wartościowość. Siarka w 16 grupie może mieć maksymalnie sześciowartościowa. Wszystkie inne mogą mieć wyższą wartościowość. Aby otrzymać zasadę, należy niewielką ilość tego tlenku wprowadzić do probówki z wodą. Przypominam, zasady to są oczywiście te substancje, które pod wpływem wody dysocjują na metal i OH-, a metalem jedynym jest to, więc odpowiedź prawidłowa to jest C. Tlenek potasu daje zasadę potasową, czyli wodorotlenek potasu. Super, mamy to, jedziemy dalej. Dwa ostatnie zadania. Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie. Jakąś substancję wrzucono do wody z fenolftaleiną. Zaobserwowano wydzielanie się pęcherzyków gazu i zmiany barwy roztworu. Czyżby to była ta reakcja, którą dzisiaj mieliśmy na zajęciach? Pamiętacie? Na i tam pływał sobie. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Substancją X, której dodanie do wody poskutkuje otrzymaniem zasady oraz wydzieleniem wodoru jest Na, Na2O, NaOH czy NaCl. Oczywiście dzisiejsza lekcja Wam pokazała, że metal wrzucony na wodę daje nam, proszę bardzo, to jest to, tu pływa sobie po powierzchni wody, ulatnia się wodór, a fenoloftaleina zmienia się na fioletowe. Tadam! Zobaczcie, jak fajnie, nie? Udało nam się trafić w zadanie z reakcją, która dzisiaj była na zajęciach. Super! I ostatnie zadanie, skupcie się. Ale tekstu, Boże, nie chcę mi się czytać, ale dobra. Herbaty owocowe sporządza się z suszonych owoców. Napar, czyli wodny roztwór otrzymany z mieszaniny suszonych owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy, ma barwę brunatno-czerwoną. Po dodaniu wodnego roztworu o odczynie kwasowym napar przyjmuje barwę różową, a po dodaniu wodnego roztworu o odczynie zasadowym barwę fioletową. Czyli zobaczcie, z brunatno-czerwonej herbata zmienia się w kwasie na różową, a w zasadzie na fioletową. Herbata jest wskaźnikiem tutaj w tym przypadku. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Napar otrzymany z owoców aronii, czarnej porzeczki i płatków kwiatów malwy może być wykorzystywany jako wskaźnik kwasowo-zasadowy. Tak, ponieważ w kwasach ma inny kolor i w zasadach ma również inny kolor. Tak. Dodanie soku z cytryny, czyli kwasu, o pH 2,4, czyli pamiętajcie poniżej 7, do naparu z owoców aronii, czarnej porzeczki malwy i spowoduje zmianę jego barwy z brunatno-czerwonej na fioletową. A po dodaniu wodnego roztworu o odczynie zasadowym, ale o zasadowym zmienia się na fioletową. a my dodajemy kwasu, czyli on zmieniłby się na różowy, a nie na fioletowy. Więc tu w tym przypadku mamy F. Czyli wszystko wiemy. Dzisiaj było długo i szczęśliwie. Jedna tylko chyba bodajże przerwa techniczna z brakiem netu i daliśmy radę ukończyć tęczowy dział kwasów i wodorotlenków. Poznaliście 7 kwasów, nauczyłem Was, jak się nie uczyć, a umieć pisać wzory strukturalne tychże kwasów i reakcje otrzymywania, też bez nauki na pamięć. Pokazałem Wam, w jaki sposób łatwo i przyjemnie pisać równania reakcji dysocjacji jonowych kwasów. Wytłumaczyłem Wam, co to są kwaśne opady i skąd się biorą. Pokazałem Wam, jak łatwo i przyjemnie pisać wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków oraz ich reakcji otrzymywania, 7 podstawowych. Powiedziałem Wam, co to są zasady i jak pisać reakcję dysocjacji jonowej zasad, ich równania tych reakcji. Opowiedziałem Wam o tym, co to jest pH i odczyn. Opowiedziałem Wam o wskaźnikach, o fenoloftaleinie, o oranżu metylowym, który jest wskaźnikiem tylko dla kwasów oraz o uniwersalnym wskaźniku, który zmienia się zarówno w kwasach, jak i w wodorotlenkach. Daliśmy radę, Wy daliście radę, niektórzy byli naprawdę bardzo długo. Brawo dla Was, jak zwykle. Mówił do Was Pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Widzimy się na solach za tydzień. Podobało Wam się dzisiaj? To tak trzymać i uczyć mi się. Jazda! Nara!